Właśnie w tym momencie kładziemy zestaw w miejscu, w którym nęcimy truskawką krem. Nęcimy tam frakcją taką drobną. Nęcimy partykułami, w których skład wchodzi dwa rodzaje peletu. Mniejszy, większy. Kukurydza, konopia, stick mix i pokruszone kulki. Oraz nęcimy całymi tutaj kulkami. Dobrze tutaj w ekranie jest to widać. I właśnie w tym momencie kładziemy tam zestaw. Na końcu tego zestawu jest bałwanek, 20 mm truskawka. Do tego podwieszona jest dumbbellsem, króciutki przypon i będziemy kłaść zestaw. Właśnie sobie palca trzciną rozciąłem leciutko. Zaraz przypłynę z pasterkiem, poczekaj moment. Jak tutaj zauważyliście, mamy zeszycik, w którym pierw położę zestaw, a potem ewentualnie zasypiemy. Ok. W którym zapisujemy wszystkie godziny w każdym miejscu, w którym jest kamera, jak coś się dzieje. Jak kładziemy zestaw, jak zasypujemy, jak pojawiała się ryba, jak ewentualnie będzie brała ryba. Teraz widzimy, kładzie Wojtek zestaw. Ok. Położyłeś idealnie ciężarek na środku, więc myślę, że nie ma co tego przesuwać. Ciężarek jest na środku i poniżej jest zestaw z haczykiem i kulką. Wiesz, dlaczego położyłem to za pierwszym razem tak idealnie? Wiem, ale myślę, że nie do tego głośno mówił. A masz snickersy? Wziąłeś tam leżą snickersy, koło akumulatora jakby ze dwa zjadł, to bym był wdzięczny. Dobra, będę sypał. Ok. Same kulki też sypiemy, czy od razu ten? Bo widzę, że tam jest trochę kulek na dnie. Jak uważasz? Z kulkami bym się wstrzymał, bo kulek jest dosyć dużo. Myślę, że wsyp samą tą frakcję. Bo tutaj w tej zanęcie, co uszykowałeś, też są kulki. Tak, ale tam jest ich, wiesz, procentowo mniejsza ilość niż reszty, nie? Leci pierwsza porcja. Ok, leci wszystko na zestaw, na haczyk, na kulkę, na ciężarek. Idealnie. Jeszcze jedną taką łyżkę dam, bo widzę, że płotki już się obudziły. Ok, jedna i to moim zdaniem będzie max, wiesz? Dobra, poszło, będę chyba spierdzielał stąd, nie? Ok, starczy, starczy. Ewentualnie patrz, czy ciężarka nie przesuwa, aż mistrzołówka nie zejdzie z przelotki. Okej, okej. Dobra, zestaw położony, zestaw zasypany. Kulek już nie sypaliśmy więcej, ponieważ po ostatnim nęceniu kulki zostały jeszcze. Zapisujemy sobie godzinę. 15:40. Zasypanie. I Wojtek wraca do bazy. Mówię ci, ten bałwanek jest jego. Cały łańcuszek. Ten bałwanek jest jego. Tylko kwestia czasu, czy zdąży przed zmrokiem. Płotki uciekają. Pojawia się karp. On tam krąży. Mówicie, mam obawy, czy on się kurde nie boi tej tyczki z kamerą. Tyczki? Z tym kablem, nie? I taki podpływa, ale wiesz. Bo widać, że chce podpłynąć, ale coś go hamuje. Kurde. Może dalej ciężarek ustawiać z przeponem, bo spokojnie tam, go będziemy tam, widzieć, nie? Tam, nie? Dużo dalej, nie? Z 30 cm dalej mogłoby być, nie? O, czekaj, uciekają. Dalej, jeden wjazd robisz, zasysasz. I po robocie. I jesteś nasz, kurczę. Jeszcze fajnie, jakby o tej godzinie zasał, póki jest no właśnie.
Witamy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem znajdujemy się na łowisku Chojnica koło Choszczna. Dlaczego tutaj jesteśmy? Powiem tak, łowisko bardzo ciekawe. Przyjechaliśmy tutaj na zasiadkę razem właśnie z Kamilem, z Adamem. Po namowie jednego z naszych przyjaciół przyjechaliśmy to sprawdzić. Właśnie dlaczego tu? Bo jest tutaj bardzo czysta woda oraz płytkie miejscówki, w których można robić fajne brania i łowić karpie na płytkich miejscach. Zasugerowaliśmy się tym, że będzie możliwość postawienia tutaj dwóch kamer podwodnych i przy okazji łowienia ryb, zasiadki, popatrzeć i przy okazji pokazać Wam, nagrać parę ujęć podwodnych. Dzisiaj mamy sobotę, jesteśmy tutaj już chyba 5 dni, tak? Od wtorku jesteśmy. Przedostatnia jutro, doba. Jutro jedziemy do domu. Ostatnia nocka przed nami. Zaczęliśmy ten film troszeczkę tak właśnie nie po kolei, od końca prawie. Za chwilę cofniemy się do samego początku, do wtorku, ale zanim się przeniesiemy, jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, że byliśmy w trójkę tutaj na tej wodzie, na takim rozpoznaniu łowiska, żeby nie jechać w ciemno, tylko zależało nam na tym, żeby tutaj popływać, posądować, wybrać, bo jest tutaj 6 stanowisk, wybrać na którym z tych 6 stanowisk chcielibyśmy wędkować. Byliśmy tutaj 3 tygodnie temu, wspólnie żeśmy zadecydowali, że będziemy wędkować na stanowisku numer 6. Tam są dwa fajne, ciekawe pasy trzcin po prawej stronie stanowiska numer 6. Udało nam się tam namierzyć stado około 30 sztuk karpi. I właśnie te 3 tygodnie temu, tutaj pływając od 1 do 6, tutaj nie było ryb, tam ich było właśnie na stanowisku numer 6 było ich najwięcej, dlatego stąd była taka decyzja, że właśnie tam będziemy próbować swoich sił. No i teraz cofamy się właśnie do wtorku. Przyjechaliśmy. Może chłopaki, wy teraz troszeczkę powiedzcie, Kamil, bo mi zaschło gardle już. No to tak, na początku witam serdecznie. Tak, Wojtek wspomniał, przyjechaliśmy tutaj we wtorek i z wcześniejszych rozpoznań, które 2 tygodnie wcześniej, że tak powiem, żeśmy zrobili, podjęta decyzja była, że siadamy na stanowisko numer 6, ponieważ tam była największa liczba karpi, największa aktywność tych ryb. Cała tutaj... Znaczy najgorzej, no może nie najgorzej, bo ma to też swój urok. Do stanowiska 3, 4, 5, 6 przeprawa jest łódkami. Przeprawa jest pontonem, trzeba się przyprawić całym tym wszystkim sprzętem. Więc tak też zrobiliśmy z Wojtkiem, bo z Wojtkiem przyjechaliśmy we wtorek. Przeprawiliśmy się na stanowisko numer 6. Wstępnie już było wcześniej, że tak powiem, w głowie mniej więcej, bo spotkaliśmy się też w trójkę, gdzie będziemy chcieli umieścić kamery, w których miejscach. Mieliśmy to mniej więcej w głowie. Trzeba było tylko, że tak powiem, upewnić się, dopracować i znaleźć te takie bankowe miejsca, w których będzie stała kamera. No i tak też poczyniliśmy. Postawiliśmy dwie kamery na stanowisku numer 6. Jedna to była kamera na płytkiej wodzie, tam około było 60 cm na piaseczku. Druga kamera była kamera położona w trzcinie, też mniej więcej na głębokości, tam chyba 60-80 cm, tam było delikatnie. No tam jedna była troszeczkę głębiej, nie? Jedna około metra mogło być. Tam mogło czysta, być jest czysta woda i takie to jest trochę zgubne, bo jak byśmy tą tyczkę wbijali, no to tam było, no ciężko to sobie określić, ale gdzieś koło metra. W trzcinie była. No nie mierzyliście tego. No, mniej więcej. I co? No i tak to się zaczęło wszystko. I później czekała nas pierwsza noc. Przed tym wszystkim ustaliliśmy smaki też, na jakie będziemy łowić. Ustaliliśmy taktykę, na jaką będziemy łowić. Były to dwie różne taktyki. I co? I Wojtek może powiedz, jakie taktyki stosowaliśmy i jak nęciliśmy, bo obydwie nęcówki były nęcone inaczej. To może o nęceniu opowiemy już w trakcie, bo cały zarys tego filmu ma wyglądać tak. Tak chcemy Wam to pokazać, bo mamy to porejestrowane różne materiały właśnie z tych dwóch kamer podwodnych, że w trakcie omawiania chyba będziemy rozmawiać na bieżąco o nęceniu i co żeśmy zauważyli, bo właśnie chcemy się tymi informacjami z Wami podzielić. Tutaj trzeba jeszcze dodać, że chłopaki nie wspomnieli o tym, że ja niestety nie byłem od samego początku, czyli
całą brudną robotę wykonali oni, tam całą przeprawę pontonami, te wszystkie akumulatory, to wszystko oni tam zadźwigali i zanieśli, a z tytułu, że no niestety jakaś tam praca zawodowa nie pozwala mi na to, żeby tak długo poświęcić czasu na tą wyprawę, ale tak jak Kamil wspomniał, wszystkie te rzeczy, w których miejscach miały stać kamery i w których miejscach mieliśmy wędkować, było ustalone, razem w trójkę ustalaliśmy, z tym, że w pierwszych dniach, ja dojechałem dopiero w czwartek. Na gotowe. Tak, na gotowe, dopiero w czwartek dojechałem, także... Zrehabilitował się, więc jesteśmy kwita. Ale przywiózł dobrą butelkę. Tak jest. Ma to ten... Na końcu będzie... Został rozgrzeszony. Musisz napisać, co było, ile zostało zużytego materiału przyponowego. Tego nie będziemy. Słodka tajemnica, dobra. No ale tylko chciałem właśnie nadmienić, że nie byłem od samego początku tej zasiadki. No i wydaje mi się, że powinniśmy się cofnąć do tego wtorku. Do pierwszego zestawu. Pierwsze ujęcia, także Wojtek, prosiłbym cię o włączenie pierwszej kamery. Dobra, już włączamy. Dobra, i teraz przechodzimy do omawiania. Jak widzicie, to jest obraz, taki jest kadr w kamerze numer 1. W kamerze numer 1 była cały czas truskawka, wszystko działo się w nucie zapachowej i w całej serii truskawkowej. Jak widzicie, parę kulek zostało wrzuconych na początku, żeby złapać kadr, żeby ustalić tutaj z chłopakami, z Kamilem, gdzie będzie kładziony zestaw, gdzie ciężarek ma leżeć i tak dalej. No, trzeba dodać, że to wszystko się odbywa tak, że jedna osoba jest na pontonie, druga poprzez radio mówi, czy dobrze ląduje to, bo niestety telewizor jest na brzegu. Ktoś z pontonu musi wiedzieć takie informacje, czy kulki spadają w dobrym miejscu, czy jak będzie kładł ciężarek, czy to będzie wszystko w odpowiednim miejscu i jak to widać na ekranie. Dlatego, no, tak jak wspomniałeś, te kulki były takim naszym wyznacznikiem do tego, jak to ustawić. I teraz Kamil może opowiedzieć, co pierwsze było wsypane do... Może jeszcze poczekaj, zanim to Kamil powie. Będziemy cały czas pokazywać wam w pierwszej kolejności tylko wszystko, powiedzmy, z tych dwóch dni, dlaczego z dwóch zaraz wam powiemy, z tych dwóch, czy dwa i pół dnia będziemy pokazywać wszystko po kolei, pierwszy z kamery numer 1, a potem z kamery numer 2, bo tak to się, jak będziemy skakać między kamerami, to się to wszystko pogubi, nie? I pomiesza te nasze, powiedzmy, myśli, które chcemy wam przekazać. No i to jak widzicie już teraz. Tak tutaj widzimy, tutaj w miejscu, tak wcześniej Wojtek wspomniał, łowiliśmy na nutę zapachową truskawka krem. Postanowiliśmy, że to miejsce będziemy nęcić kulkami w całości, kulkami pokruszonymi i frakcjami, kawałkami zanęty. W skład tego wchodziły konopie, gotowana kukurydza, pelet, były tam trzy rozmiary peletu, woda ciepła, ponieważ i dlatego każdy pracuje, że powiem, inaczej. I to wszystko było oficie zalane likwidem. Widzicie teraz, co się dzieje po wrzuceniu zanęty, tak? Tutaj jeszcze tak dorzucamy cały czas. Żeby tam dłużej, żeby dla karpi coś zostało. Tak. Nasze założenia taktyczne się w 100% sprawdziły. Tu widzimy, jak ta drobna zanęta delikatnie spada na dół i za chwilę... No, widoczność pod kamerą od razu diametralnie się zmienia. I za chwilę się zacznie tak zwana stołówka białorybu. Znaczy, teraz mi się wydaje, że Wojtek, trochę przyspieszymy ten materiał, bo to nie będziemy tak oglądać w jeden do jednego. Dobrze by było pokazać teraz coś takiego, że mamy, widzicie, jak ten obraz wygląda w momencie, kiedy to jest wszystko zasypane. Teraz by trzeba było przeskakiwać chociaż co godzinę jakiś taki krótki materiał, żeby było widać, jak ta ryba się zachowuje, jak szybko wchodzi w łowisko, jakie ryby są w łowisku i jak szybko one, ta zanęta, jaka zanęta zostaje wyjadana przez ryby. Tak, i tutaj też warto powiedzieć, jest to idealne odzwierciedlenie tego, jak my nęcimy miejscówkę swoją, tam gdzie mówimy, jak to wszystko się zachowuje, jak to wygląda. Jakie mamy wyobrażenie, bo tak. Ludziom się wydaje, że wrzucając konopie, pelet do wody, że to trafi do karpia, tak? Że to czeka karp, na karpie. No, tak. Że karp to lubi, tak? No, może i lubi, zobaczymy, co będzie dalej. Przeskoczę o godzinę do przodu. Jak widzimy, stołówka białorybu, stołówka leszczy przez godzinę, która upłynęła, jak na razie tylko i wyłącznie żywi się białoryb. Nie ma tutaj mowy o żadnym żerowaniu karpia, o żadnym podejściu karpia. Tutaj już widzimy, że te drobne frakcje są wyjedzone przez, po części wyjedzone przez białoryb i zostają same kulki.
No i leszczop się pojawił, nie? Tak. Dokładnie, na początku była sama wzręga i płoteczka, dużo mniejsze ryby, teraz widać już dużo większe leszcze. Tak. Ale już widzimy dosyć dużą ilość kulek i dużo, dużo mniej tej zalęty sypkiej. Kukurydza jeszcze, dosyć sporo widzę kukurydzy w kadrze tutaj, także... No, leszcze przyszły, więc to kwestia czasu. Dobra, przeskoczymy to o następną godzinę, tak? No tak, no dokładnie. No i tu mamy obraz, już godzinę przesunięty do przodu. Troszeczkę tutaj kolor się gubi, albo to spowodowane wiatrem. Mieliśmy to na nadajniku i troszeczkę wiatr nam przeszkadzał i ruszająca się trzcina, dlatego kolor się nam tutaj raz po raz gubił. Znaczy ja chciałbym od razu tutaj zauważyć, że jak widzicie sami tutaj jest już praktycznie zostają same kulki i dużo, dużo mniej aktywniejsze żerowanie tego białorybu. Jest już ta płoć, te leszcze, które tu widzimy, dużo, dużo wolniej pływają w łowisku. Już muszą szukać tych resztek, które zostały, no bo widać, że z kulkami sobie nie radzą i tego nie wyjadają. Ale dużo wolniejsze pływanie, wyszukują jeszcze drobinki konopi, jeszcze drobinki peletów, które tam pozostały, ale nadal jest tego białorybu dużo i do tej pory nie zaobserwowano. Obserwowaliśmy wejścia żadnego karpia w łowisku. Także to, że przeskoczyliśmy przez godzinę, to gwarantujemy Wam, że przez ten okres czasu nie wszedł ani jeden karp w łowisko. Dalej pływa tylko białoryb. No i tak jak widzicie, dużo, dużo już wolniej. Nie ma takiej walki, presji, że walczy o jedna ryba z drugą o pokarm, żeby szybko, jak najszybciej tylko wyjeść. Tylko już teraz jest spokojniejsze pływanie, wyszukiwanie tych drobniejszych frakcji do tego, żeby to zjeść. Wydaje mi się, że teraz powinniśmy przejść dalej. Tak, w sumie minęły 3 godziny, nie? Dokładnie. Od położenia zasypania. Może już pomału jakieś sugestie, jakieś już wnioski? Znaczy mi się wydaje tak, że teraz to było, wiemy, że że tak było cały czas, praktycznie aż do pierwszego wpłynięcia karpia. No Wojtek, no może byś przeskoczył, no, już nie teraz nieco godzinę, tutaj tylko... Mam troszkę notatek porobionych gdzieś na godzinę tutaj 18, nie? Czyli to będzie gdzieś jakieś... No masz pierwszy. 7 godzin, 8 tak. godzin od zasypania. Tutaj mamy godzinę 18. Czyli 8 godzin praktycznie od tego, jak zostało wszystko zasypane. 10 godzin, bo 10 godzin. O 10 rano to masz 10 godzin, nie? 8. Jak od 8. 10, dobra, 8, 8 bo 18, 8, bo pomyliłem się. Tutaj chciałem nadmienić, pokazać Wam, widać dumbbellsa, tylko płotka go przykrywa, ten taki najbardziej fluo. Jest dumbbells, tam był ogólnie na zestawie był bałwanek, tylko już płotki tak mocno skubały i szarpały, zaraz będzie to widać. Mocno ciągną za tego dumbbellsa, obskubują cały zestaw. O, widać co chwilę on jest ruszany, przestawiany, że kulka tonąca spadła nam. Po włosie się ześlizgnęła na dół, mimo tego, że bo Kamil się tutaj zajmował w większości przypadków wiązaniem przyponów pod te kamery, mimo tego, że Kamil zastosował stoperek gumowy, ten grzybek od spodu, mimo wszystko jest taka siła działania tych płoci na zestaw, że mimo tego zjechało to nam wszystko na dół. Także też taka sugestia dla Was, jakbyście nie chcieli czegoś takiego mieć w łowisku, to jeszcze bardziej się starajcie, żeby te gumki jakieś używajcie, żeby mocno trzymały pod spodem cieśniejsze, kulkę. Żeby były mocniejsze, cieśniejsze. Bo tutaj tak intensywne dziobanie, że tak powiem, białorybu spowodowało właśnie to, iż ta kulka się obsunęła, tak? Mi się wydaje, że dobrze zastosować dwa praktycznie takie alternatywne wspomagacze, czyli zrobienie takie. Oprócz stoperka, zrobienie też węzła takiego, który takiej długiej... No, dokładnie się widać, co się dzieje całego dumbbellsa. Dokładnie, pobiera całego dumbbellsa, przestawia cały zestaw, szarpie, a niestety no, nie jest w stanie się zahaczyć, chyba że się zahaczy za bok gdzieś, no to wtedy już jest tragedia, ale o tym też nie mając kamery nie wiemy. A mieliśmy tak raz. Pomijając to tak jak wspomniałem, według mnie można zastosować dwie alternatywy. Oprócz tego stoperka gumowego, zrobić tą pętelkę na tyle dużą, żeby węzeł, który jest, był w tej dolnej kulce, co nam zapobiegnie temu, żeby to oprócz stoperka będzie trzymał, jeszcze będzie trzymał ten węzeł, także no, to jest taka dobra rada, żeby unikać takiego czegoś. Chyba że chcecie mieć takie coś zamierzone, bo wiem, że też niektórzy tak próbują też swoich sił wędkowania, żeby był pop-up wyżej, specjalnie jest tego, no ale to już zupełnie jest inaczej. Większość z Was pewnie sobie nie zdaje z tego sprawy, że takie coś się może dziać na dnie i takie sytuacje mogą mieć. Ja sam nawet nie miałem takiego
wyobrażenia, że tak często i tak to może wyglądać, tak? Też trzeba sobie uświadomić jedną, myślę, że bardzo ważną rzecz, o której my na brzegu nie mamy w ogóle pojęcia, iż to, że ułożymy, czy to wywozimy pontonem, czy to wywozimy modelem zdarnie sterowanym, ułożymy sobie fajnie zestaw, że on leży sobie prościutko i tak dalej, i tak dalej. Ten zestaw zostaje 100 tysięcy razy przestawiony w prawo, w lewo. My o tym na brzegu nie mamy w ogóle świadomości, nie myślimy o tym, a on tam, że tak powiem, wędruje. My myślimy o tym i chcemy tylko położyć świadomość. Tak. Znaczy mamy my sobie tak wyobrażamy, że ten zestaw jest ładnie pięknie, ułożony, że mieliśmy nawet leży, PV-kę tak? przeciągniętą przez przypon, tak że tam jest wszystko, PV-ka się ładnie rozpuściła, tu jest zestaw, tu jest ciężarek. Nie? A on po trzech minutach jest. Po trzech minutach jest przestawiony. To jest właśnie dowód, na to, tak. Dowód w tym filmie jest na to, iż nasz przypon po prostu wiruje jak w pralce na dnie. Miejsca, w którym tutaj mówimy. Trzeba dodać, że przypon jest specjalnie krótki zrobiony na poczet filmu. Wiadomo, że każdy z nas stosuje dłuższe przypony, no ale niestety dłuższy przypon mógłby wyjść nam z kadru i takie coś nam się zdarzało, jak były dłuższe przypony we wcześniejszych próbach jakichś tam, które podejmowaliśmy nagrywania czegoś takiego. No i teraz postanowiliśmy zrobić te przypony dużo krótsze. Ale wyobraźcie sobie, jak ten długi przypon, jak on potrafi, jak ta płotka, ten białoryb potrafi go zaplątać i jak on... Nawet w tym krótkim materiale, co teraz oglądacie, widać ile razy już było przestawione, ile razy był przeruszony i teraz nasze położenie tego, staranie się położenia tego zestawu, żeby to wszystko ładnie było napięte z ciężarkiem, z przyponem wydłużonym, żeby się nic tam nie nabiło. No, nie ma szans. To jest tak, że dla naszej psychiki pewnie tak, fajnie, ale to co się później dzieje pod wodą, to nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy, a sami tak widzicie, co jest grane w tym momencie. No i teraz na przykład leży ciężarek, zestaw nasz leży z haczykiem obok ciężarka, nie? No, dokładnie, bardzo często tak się zdarza. Że przy krótkim już przyponie to już całkowicie bardzo często no, ale się nawet tak jak był dłuższy przypon, to też one go tak przestawiały, że był przy tym ciężarku. Nie? No, tak, i też wiele razy zdarza się tak, że ryba, która przestawia ten ciężarek, w haczyk wbije się czy kawałek jakiegoś tam liska, czy kawałek patyczka i nie ma mowy tu o jakimkolwiek zacięciu się ryby, karpia, tak? No ale nie mam na to wpływu, to tego nie widzimy, jak nie mamy kamery. Na to nie ma wpływu nikt niestety. No widzicie, tak? Co się dzieje, haczyk lata. I teraz w tym momencie płotka wypuści z pyska tego dumbbellsa i gdzie on upadnie na dno? No dobra, okej, no to wiadomo. Lecimy dalej bo teraz. Się nie wyrobimy w dwóch godzinach, jak będziemy tyle gadać. Po każdym materiale. Na przejście do pierwszego chyba karpia teraz by trzeba było pokazanie, bo tak, pokazał się tego dnia karp już w łowisku. O 20.05 było, zaraz przełączymy. Co tu wiele mówić. Dużo mniej białorybu. Już praktycznie zostało wszystko wyczyszczone po 10 godzinach od położenia zestawu. Wszystki ten pelet, wszystkie te konopie, już praktycznie ta ryba nie ma co tutaj szukać. No, pozostaje teraz tylko czekać na wpłynięcie karpia. No my akurat wiemy, że on lada moment nam tutaj wpłynie, no ale zobaczcie, ile czasu trwało, aż ten białoryb i te wszystkie leszcze, płocie wyjadły to wszystko i wyczyściły. Do tej pory nie pojawił nam się żaden karp, czyli tak naprawdę ten karp nie miał szans spróbowania ani konopi, ani peletu, którego żeśmy wrzucili, ani jakichś drobnych frakcji, bo tych małych, drobnych kulek, które tego... Czyli dla karpia teraz zostały praktycznie same, tylko i wyłącznie same kulki, tak? No i ten karp nawet nie wiedział, nie wie, jak zaraz napłynie, nie wie, że wcześniej był... Coś takiego tam było. Dokładnie, no bo skąd ma to wiedzieć? No fakt, może ktoś powiedzieć, że ten biały ryb zrobił duże zamieszanie i ten karp może wpływa teraz... Bo tu jest płoć. Bo tu jest płoć i duże... Potem przejdziemy do omówienia tego. No dokładnie. No bo tu ja też mam jakieś tam przemyślenia odnośnie tego właśnie gromadzenia płoci, nie? Przez ten pelet i tak dalej. No dokładnie. I teraz trzeba sobie też uzmysłowić coś takiego, że... jesteśmy na łowisku, gdzie jest duża populacja tego karpia, bo na tym nam zależało, żeby była duża populacja karpia i woda przejrzysta i w miarę płytka, żeby to technicznie było do rozwiązania. I mając dużą populację karpia, wiemy, że w tej zatoce tam tych karpi potrafi wpłynąć dużo, zasypane nawet takim drobnymi frakcjami, żeby nawet te mniejsze karpie jak najszybciej zachęcić, nie ma. Przez 10 godzin nie ma żadnego zainteresowania. Żaden karp nie wpływa, żaden karp nie wpływa pod tą kamerę, gdzie jest zasypane truska. Dopóki nie zostało to praktycznie wyczyszczone przez płocie i białoryb do zera. I ryby te nie mają już co jeść, pływają spokojnie i zaraz właśnie nam się powinien pokazać w naszym kadrze pierwsze przepłynięcie i pierwsza jakaś ingerencja karpia. Próba w ogóle się popatrzenia na te kulki, nie? Przez karpia. No dokładnie, tylko, no bo tylko wiecie, to co my wam teraz mówimy, to nie znaczy, że tak jest zawsze. To może być spowodowane tym, że akurat
o tym czasie, przy takich warunkach pogodowych, żeśmy się znaleźli i że te ryby mogą... To nie jest jakąś tam wyrocią, że tak to, co wam tu opowiadamy w tym filmie, to tak no to, musi być i koniec tak jest, tak? Zawsze. I nie na każdym łowisku, bo trzeba sobie zdawać sprawę, że są łowiska, gdzie nie ma na przykład tego białorybu na przykład w takiej ilości. Są łowiska, gdzie karp jest na przykład mniej bądź więcej, bądź mniej jest białorybu. W ogóle go nie ma na przykład, tak? I w tym momencie to wszystko pod wodą będzie się zachowywało się inaczej. Ale na tym łowisku o tej porze roku, o tych warunkach atmosferycznych, jakie mamy, bo też trzeba dodać to, że jest woda płytka, na dworze dosyć ciepło, bo jest temperatura 28-30 stopni i słońce, więc no tutaj te warunki są teoretycznie dla karpia i dla ryby na płytkiej wodzie no optymalne, jak najbardziej optymalne i jak najbardziej korzystne, tak mi się wydaje. I widzimy, co się dzieje pod wodą. Mi się wydaje też, że taka reakcja i takie zachowanie na łowiskach, gdzie szukamy typowo zawodniczo, takie zanęcenie może mieć jeszcze jakiś rezultat, bo jeżeli byśmy byli w miejscu, gdzie te karpie są, no to wtedy takie zanęcenie tą konopią, tym peletem mogłoby przynieść rezultat taki, że dużo, dużo szybciej tą rybę sprowadzimy do łowiska. Wszystko zależy od tego, gdzie się znajdujemy, nie? Czy na zawodach, czy bardziej chcemy selektywnie łapać i tylko same karpie i to większe nas interesują. I, no, to, nie? Dokładnie. Pojedziemy łapać zrzutu na przykład na Salasko, no to wiadomo, że tam trzeba delikatnie łapać. Trzeba się dostosować do miejsca, w którym łowimy. Tak, tak to trzeba powiedzieć. A tu omawiamy to. To w takim momencie, jakim się my znaleźliśmy. I płoć ucieka, zobaczcie, co się dzieje, robi się pusto. Pusto. To znaczy, że coś się zaczyna się dziać. Zawsze białoryb ucieka bokami, jak coś większego ma napłynąć. To był taki sygnał, że coś tam gdzieś tam z boku zaczęło się kręcić, skoro ta płoć się tak zaczęła odsuwać na bok. Nie? Bo już z doświadczenia wiemy, że jak wpływa większa ryba typu karp bądź nawet szczupak, już się pokazuje, to płotki uciekają momentalnie, uciekają z łowiska. Często za karpiem, za ogonem jego przypływają, ale tak jak też widzimy tam w oddali, kulkę z tego, co widziałem, jedną kulkę pobrał. Tą oddaloną najbardziej, tam leżała jedna kulka. Ale już jest w łowisku, czyli jest karp już jest w łowisku. Mówimy, tak. I co? I kusi się na kuleczkę, tak? No bo niestety, ale zostały tylko same kulki. Tylko po kukurydzy peletu już nie ma. Może zapomnieć o tym. No, tutaj mam notatkę zrobioną, że od teraz za 2 minuty, 2,5 minuty ponownie będzie ten karp w łowisku. No to może przewiń, Wojtek, teraz do tego momentu. No już widać, jak drugi raz wpływa. Tak, po trzech minutach. Po trzech minutach. I teraz bardziej wpływa, zbliża się do miejsca nęconego, tak? Tutaj mamy pozostałe nam same kulki i on też tymi kulkami się teraz zainteresuje bardziej, tak? Zobaczycie za kilka tam sekund, za kilka minut, że ryba zostaje w łowisku i cały czas sobie pływa wokoło tego miejsca, gdzie są kulki i sukcesywnie sobie pobiera. No, do tego przejdziemy dalej. Ale nie widać, żeby było takie intensywne żerowanie. Nie ma intensywnego żerowania. Ta ryba przypłynęła, schyliła się po jedną kulkę i zauważcie, że odpływa. Odpływa, nie ma takiego zainteresowania, że staje w miejscu i zjada, schyla się po następną i zjada. To jest typowe napłynięcie, wyszukanie jakiejś przynęty, jakiegoś kąska dla siebie, pobranie i odpłynięcie, tak? No tylko czemu tak akurat teraz jest, tego nie wiemy, nie? Czym to jest spowodowane? Za mało filmów takich mamy podwodnych, żeby to stwierdzić, nie? Czemu, kiedy tak się dzieje, że właśnie tak żerują jak dzisiaj? A wydaje mi się, tak, że jest, dużo czynników może wpływać. No a kiedy tak jest, że on sobie wpływa, zatrzymuje się i futruje i mieli, stoi w miejscu i co chwilę sobie coś pobiera, nie? Tu by trzeba było to gdzieś teraz tam. Teraz jest mała jego aktywność, jest chimeryczny, jest uważa, jest bardzo bezpieczny. To też można zauważyć. Może dlatego, może bardzo bezpieczne ryby tu są na tej wodzie, nie? Może. To jest jedna rzecz. Bardzo boją, powiedzmy, bo ileś tam razy po zębach dostały i... Druga rzecz może być taka sytuacja, że coś nowego, kamera, która stoi w łowisku, może też je odstrasza. To jest coś, jakiś nowy element w łowisku, do którego nieufnie podchodzą. Następna rzecz może być zmiany pogodowe, które nastąpiły, bo wcześniej była dużo niższa temperatura, teraz jak mamy dosyć wysoką temperaturę od dwóch dni, jest ponad 28 stopni na zewnątrz, więc ta woda się może na tym płytkim bardzo szybko nagrzewać i może ta ryba jeszcze nie weszła w ten cykl intensywnego żerowania, ale już czuje sygnał, że już zaczynamy. To znaczy w środę było tak ciepło, nie? Tak, tak, w środę, tak. Nie dzisiaj, tylko w środę. No, cały czas rozmawiamy cały czas o środzie, o tym materiale, który mamy tu przed ekranem. Na przykład mamy długie spodnie i jest spodnie. Jest codziennie inna pogoda, inny wiatr, jest
balejarz jak na razie, pogodowy. No właśnie zaczyna deszcz padać. No ale jesteśmy, środa jest 28 stopni. Ja tylko tłumaczę, żeby ludzie wiedzieli, o co chodzi. Dokładnie. Także czynników może być mnóstwo. Może być faza księżyca, może mieć na to wpływ jakieś inne rzeczy, których no, ciężko nam jest teraz na tą chwilę wam odpowiedzieć i nawet samym sobie odpowiedzieć na to pytanie, co było przyczyną i co jest przyczyną takiego czegoś, takiego zachowania się karpi, że on wpływa, nie ma intensywnego żerowania, tylko pobiera ten pokarm, odpływa, robi kółeczko i zaraz znowu wpływa. Bo z tego co pamiętam, to tak, zaraz wpłynie ponownie, zaraz bo ponownie, tak? Zanotowane, że za jakieś 40 sekund gdzieś mniej więcej powinien wpłynąć. Ile mu tam zajmie z notatek? Nie wiem, nie mam zapisane. Zobaczymy, poczekamy chwilę, nie? Zobaczymy jak to ten. Jak to będzie wyglądało. No ale znaczy ciekawie, w ogóle teraz nie ma. Nie ma płoci. Cisza. No. Kompletnie cisza. Czyli gdzieś może być tak, że w tej okolicy nie jest tylko ten jeden karp, tylko jest kilka tych ryb większych. 2-3 metry dalej. Dokładnie, których my w tym kadrze nie widzimy, bo no, niestety jesteśmy ograniczeni tylko do tego pola widzenia, które tutaj mamy przed sobą. A może być tak, że właśnie te większe ryby gdzieś nadpłynęły w poszukiwaniu na tej płytkiej wodzie jedzenia i szukają tego pokarmu i wygoniły tą płoć z tego rejonu, bo nagle momentalnie zrobiła się całkowita cisza. No, płynie. Ale zobacz, za każdym razem z tamtego samego miejsca napływa, nie? Cały czas z tej samej strony. No to też jest jakiś sygnał, że stamtąd wychodzi. Ale zobacz, popatrzał, cyk, tego i nie ma zamiaru. Jest bardzo ostrożny, wybredny. No, tam coś chyba wziął, no, ale nie widzimy tego. No trzeba dodać też, że tutaj, że nie mamy teraz tu żadnego zestawu, czyli nie ma czegoś takiego, co mogłoby go w jakiś sposób płoszyć, straszyć. Nie jest zestaw. Nie, dobrze, przepraszam, jest. Tu jest ciężarek, tu idzie do góry lider, nie? Strzałówka. Okej, okay, to ja nie zauważyłem. Tylko po prostu nie wiemy, w którym miejscu się znajduje teraz ten zestaw, bo te płocie zrobiły masakrę. No tak, bo przecież tam ten Dumbers był. No. Już nie widać, nie wiadomo, w którym miejscu on jest. No i to chyba by było na tyle, jeżeli chodzi o kamerę numer 1. To było najbardziej interesujące, co udało nam się przez te dwa dni zarejestrować. Mówię, no tak to wyglądało, ryby tak się do tego odnosiły. No trzeba dodać tak, że we wtorek jak to wszystko przeprawiliście się, więc tego materiału we wtorek było bardzo mało. Bo to udało wam się kamery postawić dopiero w godzinach popołudniowych. Zrobiło się ciemno, więc te kamery nie rejestrowały. Dopiero cała środa była takim naprawdę dniem, gdzie to można było zaobserwować co jakiekolwiek żerowanie i zachowanie się tych ryb. No i to było środa, w czwartek... Nie będziemy już tego pokazywać, ale tylko mówimy, że tak zostało do nocy. Potem od rana, od powiedzmy 4:40 mniej więcej już było widać na kamerach. Wyglądało to podobnie, te kulki były, bardzo mało znikało towaru. Nie? Bardzo małe, potem już było z dnia na dzień, powiedzmy czwartek, piątek bardzo małe, a do tego przejdziemy, żerowanie karpia. Pod tą kamerą. Pod tą kamerą, tak. No i przejdziemy chyba i przechodzimy do... Dokładnie, no tylko trzeba zaznaczyć jeszcze jedną rzecz, że tak mi się wydaje, że trzeba by to zaznaczyć, że za każdym razem dosypywaliśmy tych konopi i tego peletu i sytuacja się powtarzała, czyli wchodziło białoryb, musiał to wyczyścić, jak wyczyścił, to sporadycznie wpływał jakiś jeden karp, który wyjadał jedną, dwie kulki, odpływał i pod tą kamerą nie udało niestety nam się zarejestrować żadnego brania na żywo. I nie było widać jakiegoś intensywniejszego żerowania. Przez, aż można powiedzieć, do dnia dzisiejszego. Tak? Kamera z truskawką tak wyglądała praktycznie to, co widzieliście przez cały ten okres 5 dni, które mieliśmy okazję tutaj wędkować. Przechodzimy do omawiania kamery numer 2. Tutaj zastosowaliśmy przez całą zasiadkę serię Ananasa. Co się najbardziej tutaj sprawdziło na tej wodzie, ale o tym później. Tutaj za chwilę zobaczycie pierwsze zasypanie we wtorek. Już byśmy bardzo zmęczeni, musimy się wytłumaczyć z Kamilem po całej tej pracy, z tym rozpakowaniem całego obozowiska, szykowaniem. Godzina 18, pierwsze zasypanie. Tutaj wykorzystaliśmy jako zanętę kulki zanętowe całe plus pokruszone 20 mm, tak, plus dwa rodzaje peletu, tak Kamil? Tak, to była 8 i 12, bo tutaj Kamil się zajmował też przygotowaniem, mieliśmy tu podział ról zrobiony, żeby sprawnie to wszystko szło i za chwilę, mocno to było dopalone likwidem, tak. No, także tak to mniej więcej
wyglądało. Konopi tam już nie było. Nie, nie, nie. Kukurydzy ani konopi nie było, tylko same kulki, nie było, tak. Sam pelet to już było nie było. Troszeczkę takie, inaczej tak, niż... Czyli partykułów nie było. Tak, tak. Nie. Niż w miejscu pierwszym truskawce. Czyli też jest troszeczkę takie ważne, że już nie mamy jakichś takich pokarmów roślinnych, a zostaje wszystko takie typowo stricte sztuczne przynęty, tak? Tak, czyli... z racji tego, że łowiliśmy troszeczkę w płytszym miejscu, woda była cieplejsza, więc użyliśmy dwóch rozmiarów peletu, aby rozpuszczalność, jedne wiadomo, rozpuszczają się szybciej, drugie wolniej, tak? Fajnie widać tutaj teraz tak... Napłynięcie. Znaczy, cień od pontonu. Cień od pontonu, napłynięcie, ale teraz tak, też wrzucanie, fajnie... Tak, wrzucanie paru kulek na rozpoznania kadru. Dokładnie, ale teraz oprócz tego też miejscówka mi się bardzo podoba pod kątem takim, że mamy bardzo płaskie dno. Blacik. Blacik, nie ma już takich dużo jakichś tam zaczepów. Położenie tutaj takiego zestawu już w takim miejscu, no jest super. O, tak widzicie, druga kuleczka spadła. Przez radio pewnie powiedziane, że już jesteś, już jesteś w celu, już ok, wszystko można rzucać. Jesteś w kadrze, środek. I leci. I nastąpiło dokładnie. Zwolnienie blokady i futer. No tak, teraz tak humorystycznie trochę. Ale zobaczcie, jak fajnie to wygląda, jak dużo do wody wpadając takiego właśnie peletu, jak szybko ta woda zmienia swoją przejrzystość i taka mgła się robi, czy tak niektórzy na to mówią, ta zupka taka, która smuży i w tym duża momencie... Duża ilość likwidu, którą zostało tutaj zadypowane, to jedzenie też robi taką swoją smugę, swoje zadanie. Czyli też fajna taka sytuacja, że pewnie wrzucenie tego wszystkiego pewnie zmobilizuje szybko wpłynięcie jakiejkolwiek ryby w łowisko. No wydaje mi się, że teraz trzeba było powiedzieć, że zasypanie tego, było powrót na brzeg, wywiezienie zestawu, no i godzinie 20, no niestety już nie było praktycznie, czy 21, nie było nic widać pod kamerami. No i położyliście się chyba spać, wydaje mi się, że to... Tak, zestaw był już położony, niestety nie zostało tak, to zarejestrowane, ponieważ było już ciemno. Położyliśmy się spać, bo tak jak Wojtek wspomniał, było to męczące, bo to dużo pracy nas kosztowało. I co? I z miejsca tego około 1:30 mieliśmy pierwsze branie, bardzo dobrze branie. Co dobrze wróżyło. Co dobrze, bardzo to dobrze wróżyło. Bardzo fajne branie, tak zwane było pik, delikatnie się rozjechało. No nie, tak jak wspomniałem, nie zarejestrowane to zostało, ponieważ było już ciemno. Ale tak, udało się wyholować pięknego karpia, około 10 kg. Rybę wsadziliśmy bezpiecznie do worka, aby móc ją rano sfotografować i żebyście mogli to zobaczyć. Jeszcze kamień wspomnij, bo jeszcze tutaj na tym materiale nie widzimy tego przyponu, który został tak, położony. Tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ryba wzięła na zestawik, na którym był bawanek. 20 mm kulka tonąca plus 15 mm pop-up i na ten zestawik czyli była trochę inaczej niż tam, ryba. Tam był dumbbellsik. Tam był dumbbellsik, tutaj był okrągły pop-up i teraz tą rybę możecie zobaczyć. Pierwsza ryba po pierwszej nocy. Ryba skusiła się na ananasa bałwanka. 20 mm podpięta 15 popkiem. Ryba z nocy, więc nie mogliśmy pokazać wam holu, ale bardzo silna ryba. Przebiła się nam przez kołki, przez trzciny, ale udało się nam ją wyholować i najważniejsze, że bezpieczne. Piękna ryba, bardzo silna. Pierwsza. Po pierwszej rybie jesteśmy zadowoleni jak na razie. Taktyka, którą sobie opracowaliśmy i miejsce, jakie szykujemy, jakie nęcimy, daje rezultat, więc czekamy dalej i liczymy na większe osoby.
Do usłyszenia. Pełni nadziei po tej rybie właśnie Kamila. W ogóle to trzeba powiedzieć to, że żeśmy bardzo długo spali w środę rano, żeśmy się obudzili chyba o 10, bo byliśmy tak zmęczeni po tym wszystkim, po tej nocnej rybie i tak dalej, że musimy tutaj się wytłumaczyć troszeczkę, że nie mieliśmy do godziny 13 w ogóle żadnego zestawu w wodzie, w tej kamerze, bo zanim tą rybę żeśmy sfotografowali, żeśmy ten zestaw na nowo szykowali, troszeczkę pogadali, no się zrobiła godzina 13. Tutaj chcemy Wam pokazać właśnie, co się zdarzyło i w ogóle jak to wszystko wygląda na tej kamerze po braniu tego karpia. Adam może... No to jak to widać, jeszcze białoryb trochę tam próbuje wyjadać resztki peletu, jakieś tam frakcje, które, z którymi sobie radzi, ale jak sami widzicie, już jest dużo, dużo mniej w łowisku, zostały praktycznie same kulki i od brania i od zasypania w sumie mija no dobre 12 godzin, dobrze liczę? Tak, to około. Ponad 12-13 godzin do pierwszego wpłynięcia karpia takiego, które mamy zarejestrowane. No bo w nocy było pierwsze, no widać już go tego, bo pierwszy karp był ten, co Kamil miał go na wędce, no ale niego było, nie było widać. To jest pierwszy karp i tak zauważyliście znowu. Drobnica, wszystkie płocie od razu się rozsunęły, ale tu widać ewidentnie zupełnie inne żerowanie niż na truskawce, tak? Mhm. Czyli to też trzeba sobie powiedzieć. Zobaczcie, ile ten karp w jednym wpłynięciem, ile tych wszystkich kulek. Ile tego wszystkiego, całego tego pokarmu on zassał i zjadł. Tylko jednym wpłynięciem. To nie było takie, że jedna kulka i on tego. On szedł i po prostu wciągał to, co nawinęło mu się na... Ja cofnę, okej? Okay? Żeby jeszcze raz to pokazać, bo to jest bardzo ciekawe ujęcie. I właśnie ile ten karp potrafi zassać, a niektórzy się boją kulki, dwójki, czwórki. I jaką ilość naraz, to trzeba sobie też powiedzieć, tak? Ale oprócz tego powiedzcie, jak mocno żałujecie, że byliście takimi leniuchami, tak długo spaliście i nie położyliście tam zestawu, co nie? No, życie. Life is brutal. Ale... I zobaczcie, karp podpływa teraz. Płoć wraca momentalnie za jego ogonem, tak? Ale to też jest, mi się wydaje też... I jak pozamiatał łowisko takim jednym napłynięciem, nie? Dokładnie, ale te ryby właśnie mi się wydaje, że też wyczuwają, że zanim mogą wpłynąć, bo on zruszył to dno i jeszcze pokazały się pokarmy takie, które one nie mogły na przykład wyciągnąć. I teraz momentalnie wychwytują jeszcze te drobinki, które mogą sobie zjeść. Tak mi się wydaje, że to one tam, widać, przepłynął z powrotem ten karp, tak. Tam w ten narożnik, o widać go jeszcze tam, kawałeczek jest tego, tak, napływa. Napływa z powrotem. I nadchodzi król. Ale no tak, w tym momencie zjada coś tam, co tam było tego. Też i... może mieli to, co zassał. Wiesz? No dokładnie, no taką ilość, no to jest no, musi dla mnie... To troszeczkę tutaj tym... Około 10-15 kulek, jakby to tak przeliczył, to spokojnie, że powiem... Pobrał. Zassał. Chciałem to powiedzieć, że zassał to. Ale się wstydziłeś. No, ja ogólnie wstydliwy chłopak jestem. Tak, no. I teraz właśnie za chwilę zobaczymy, jak, że tak powiem, o... Nadpływa król, a reszta ustępuje mu miejsca, bo ani jednej płotki nie ma w miejscu, gdzie żeruje karp. No, dobra, to przewiniemy sobie... No teraz by trzeba było pokazać położenie zestawu. Po naszej reakcji, jak żeśmy zobaczyli, że ten karp tam wpłynął, to było bardzo mocne przyspieszenie pracy na brzegu. Zobaczcie, że on tam jeszcze pływa, tam w toni, tam cały czas się kręci, czyli jeszcze tam coś może wyjadać, ale tak jak wspomniałeś, może też dalej trawić to, co pobrał i no, musiała być szybka reakcja, żeby tam... No, ja tam na piątce płynąłem z zestawem w zębach. No nie dziwię się. Dobra, przewin teraz właśnie, jak wygląda położenie tego zestawu, bo tam już tutaj nie było widać do waszego wypłynięcia, bo żeście szybko wypłynęli, to także na pewno żeście trochę go przestraszyli. I gdzieś przed 14 było położenie tego zestawu. No, tylko czekam, aż skończysz puentę. Także widzicie, ja już pewnie płynę z zestawem, Kamil pewnie przez radio mnie już tam instruuje, że płotki jeszcze są i zaraz się mnie przestraszą, bo ja napływam. Zawsze się tak ze mnie śmiał, że jak ja napływałem, to się tak mnie boją, że jestem taki brzydki, że wszystkie płotki uciekają. Tylko, że taki, z Polonia nie jesteś. Taki cwany był zawsze przy tym. Taki cwany był przez radio, jak ja byłem na wodzie. Tak, później uciekałem w pole, siku. O kurczę. Znaczy, jak mało tych kulek po tej dobie praktycznie, no nie całej dobie zostało w tym łowisku, jak mało pokarmu zostało, jak dużo zostało wyjedzone. No i teraz... zupełnie inna aktywność jest białorybu, gdzie jest nęcony właśnie kulkami i takimi rzeczami, niż przy tej drobniejszej frakcji. One czują aromat, że coś tam jest do zjedzenia, ale nie ma co. One dla czują nich aromat, tak? No, dobrze, nie ma dla nich nic do jedzenia, ale kręcą się tam,
Ale bardziej takie to, taką selekcję to wprowadza. One dostały sygnał, że ty zaraz nadpłyniesz i dosypiesz trochę towaru. No ale też nie ma takiej walki między tymi rybami o ten pokarm, o te konopie, o tę kukurydzę, tylko to jest takie, no jeszcze teraz wyszukiwanie takich drobin pokarmu, które tam gdzieś zostały, gdzie ten karp właśnie trochę przewrócił to dno, poruszył też naturalny pokarm, który one tam pewnie potrafią odnaleźć w takim wzruszonym dnie. No widać było, że ten karp mnóstwo zada. No, widzimy Wojtek nadpływa, król łowiska. I król będzie pierwsze Julia. Położenie zestawu pod król Julio. Dobra, koniec żartów. Żarty się skończyły. Poważna kamera. Pierwsze poważne wpłynięcie pod kamerę ryby, więc trzeba było się wziąć do roboty, tak? Chłopaki, już teraz było spięcie tego konkretne pośladków. Zepnęli pośladki i się wzięli do roboty. Nie, no, od rana byliśmy spięci, analizowaliśmy to, cały czas siedzieliśmy przy telewizorku. No ja już dostałem dwa telefony w tym czasie do pracy, że jest karp w kamerze, jest karp w kamerze. To nie tak, że nic nie robiliśmy, tylko obserwacja była. No, zobaczcie, jaki krótki ten przypon jest od tego ciężarka. No ciężarek każdy wie, jakie jest długości i to też potrafi tak uzmysłowić, że te przypony pod kamerą są dużo krótsze niż standardowo używamy. Na to zwróćcie uwagę. Znaczy, Muszę ci powiedzieć, tutaj troszeczkę widzimy już dzisiaj, po tych paru dniach, że zrobiliśmy troszeczkę błąd, o czym powiemy wam za chwilę, że ten przypon mógłby być troszeczkę dłuższy, bo jednak wykadrowanie tego obrazu bez czysta woda i twardo, że ten przypon mógł być dwa razy dłuższy i tak by nam z kadru nie wyszedł. Ale dlaczego takie założenia? To był nasz błąd. Nie? Bo poprzednimi naszymi próbami filmów, się tego bali, gdzie widoczność była dużo mniejsza, ten kadr był dużo mniejszy, najczęściej się kończyło tym, że musieliśmy ten zestaw dużo bliżej kamery położyć i była dużo mniejsza widoczność i wtedy z tego kadru nam uciekał. No tutaj mamy przejrzystość wody bardzo dobrą, bardzo fajnie to wszystko widać i mogły te przypony być dłuższe, tak? I nie uciekałyby nam z tego kadru. Jak ładnie prezentuje tak, się widzimy. Tam becik. Tu nawet przy tej przejrzystości wody to nawet by mógł ten ciężarek z tym zestawem leżeć ze 20 cm dalej. Nie? Mhm. I byśmy mieli właśnie większą możliwość zastosowania dłuższego przyponu. Tak, bo tutaj z perspektywy kamery widzicie to, że to jest, że tak powiem, blisko wszystko siebie, a z perspektywy Wojtka, który był na pontonie i widział to z góry, to, że tak powiem, promień widoczności z kamery by był dużo, dużo, dużo większy. Dużo więcej możliwości było. Prawo, lewo, przód, tył. No ale tak jak mówiąc, człowiek całe życie się uczy, tak jest. Głupi umiera. My tak samo uczymy się na własnych błędach. Następnym razem pewnie umrzemy. Tutaj na razie widzę, tu jest zasypanie samymi kulkami pokruszonymi. Zmieniliśmy zdanie, ponieważ nie chcieliśmy, żeby ten białoryb aż tak nam, że powiem, spenetrował miejsce jak dnia poprzedniego. No ale mimo wszystko, że ja jestem nad nimi i zobacz co robią. Bo tutaj trzeba to powiedzieć, że one wabią się aromatem, tak? Którym są dopalone, czy to kulki całe, pokruszone i tak dalej. Te mniejsze frakcje kulek na pewno są w stanie. No na pewno są wciągnąć. No druga rzecz, też białoryb może być nauczony czegoś takiego, bo na tej wodzie ludzie pływają pontonami i może być też przyzwyczajony do czegoś takiego, że jak słyszy ponton gdzieś nadpływający blisko trzcin, to one z ciekawości podpływają, bo może spodziewają się tego jedzenia w wodzie. Także to też może być taka, oprócz tego aromatu, oprócz tego intensywnego zapachu, który w wodzie się roznosi bardzo szybko, to jeszcze jakieś takie przyzwyczajenia, że kojarzenie pontonu z jedzeniem też może mieć jakiś na to wpływ. Także no, tak widzicie, już nie ma nawet tyle tego peletu i tego wszystkiego, a i tak jest bardzo duże zainteresowanie. Tak, tylko zainteresowanie jest krótsze, na krótszą metę niż przy, tak jak widzieliśmy wcześniej, przy nęceniu miejsca truskawką, tak? Tu jest strzał i... Przerwę ci, bo jeszcze o tym pogadamy, ale godzinę do przodu przewinę, żeby było widać różnicę. Od razu co można zaobserwować? Godzinę przewinięcia materiału. No dokładnie, ale co można zaobserwować? Gdzie był bałwanek, z której strony ciężarka? Z prawej był na początku, teraz mamy już go całkowicie z lewej. Czyli co, przez godzinę to on już tam przewędrował, my wiemy, że przewędrował kilka razy z lewej na prawą, no ale dla was taka od razu informacja, że co się stało z tym przyponem. No, został, nie było karpia, a został przeniesiony w całkowicie w inne miejsce. I to ta analogiczna to, co opowiadaliśmy przy truskawce. Analogia białoryb szukający drobnych jakichś frakcji do jedzenia, przy okazji przestawiający, plątający nam ten cały zestaw przy długim włosie, jeszcze bardziej by to było pewnie poplątane, znaczy przy długim nie włosie, tylko przy długim przyponie. Przy tym krótszym, no praktycznie przypon cały czas oscyluje w granicach do 4 do 5 cm od ciężarka i tak to wygląda. Z jednej strony w drugą stronę jest przerzucane. To już się prosi zastosowanie jakiegoś przyponu
Nawet nie z fluorokarbonu, tylko nawet jeszcze bardziej pójść na sztywniejsze. Może producenci tutaj wymyślą niedługo nam właśnie takie materiały. Cały czas czekam na coś takiego, żeby to było prawie jak struna od gitary metalowa taka, wiesz. Jak linka szczupakowa. Że jak tu mamy ciężarek, to tu mamy i końcówkę zrobić tylko miękką, która sobie będzie tutaj z tą kulką pracować, a cały ten sztywny element będzie nam się przesuwał po promieniu koło ciężarka. Nie? Coś takiego. Można zastosować stalkę od szczupaków. Można. Trzeba by spróbować może nawet kiedyś. Tego. Na hale i wiążemy. Gotowce. No wiesz, znaczy, nikt nie mówi, że musimy tylko rzeczy karpiowe korzystywać do łowienia. Można spróbować, może kiedyś tego spróbujemy. Na tą chwilę tak nie mieliśmy. Nie, nie uraniłoby to gdzieś, wiesz, tutaj przy polu ryby, tu łuski i ten, nie? No to nawet pysk stalowym takim tym, czyli lepiej, strzela, nie? No, lepiej może nie próbować. Lepiej niech się plącze. Lepiej niech się tam plącze. No i tak mniej więcej to wyglądało do wieczora. Te płotki sobie tam cały czas i z biegiem czasu te płotki coraz mniej i żerowały, nie? W sensie takim, że coś tam skubały na dnie, bo potem było, zauważyłem taką sytuację, że te po 2-3 godzinach te płocie stały w miejscu, tak jakby pilnowały i czekały, aż znowu im nasypiemy coś z góry. Tak to mniej więcej wyglądało. No mi się wydaje, że teraz trzeba pokazać następne ujęcie, bo to cały czas będzie to samo, samo wyglądać. Tak. Wejście na znowu następnego karpia w tą, pod tą kamerę i tylko powiemy, ile to godzin w sumie było od położenia tego zestawu. Bo tak to, no, nie chcemy was też zanudzić tym materiałem. Wiadomo, że każdy lubi oglądać ujęcia podwodne, ale też nie bądźmy przesadni i nie wyruszmy. I monotonni wiecznie, tak. Przeskoczyliśmy teraz na godzinę 20:50. Zobaczcie, tak to wygląda po 6 godzinach od położenia i zasypania zestawu miejscówki. To co wspomniałem, ta płoć już nie ma co za bardzo skubać. Niby tam jest, odwiedza, ale nie ma nic do jedzenia. Jest tym aromatem zachęcona do pływania tutaj. Za chwilę napłynie karp. Nie będziemy nic komentować, po prostu Obejrzycie sobie to, ten karp dwa razy wpłynie, za drugim razem zostanie walnięty po zębach. Ale wyprzedzasz fakty, nie spoileruj. Pokażemy wam, bo udało się zarejestrować branie na pomoście i cały hol, także zapraszamy do oglądania. Ładnie spotykamy już, się za chwilę. Ładnie już zassał. Odpływa. Tak, była próba. Idzie na pierścień, jak to mówię. Idzie na pierścień. Taki komentarz stricte futbolowy. Szpakowski. Bardzo pięknie, tu się schylił po kuleczkę. Interesuje go i tylko... I co widzimy? Pięknie. Piękna sprawa. Są emocje, jak się widzi, nie? No. Kurwa, ale jaka adrenalinka, ty, ja nie mogę. Ty, ale patrz, branie było, zassał, poszedł, i a branie było dopiero po 7 sekundach. 5, no, czyli kurwa luzu trochę. Ile musi pociągnąć żyłki, nie? Żeby była sygnalizacja. Aha. I to on w trybie szybkim uciekał, więc to masz około 7-8 sekund, to ile musi, kurwa, się tak jak mówisz, wyciągnąć żyłki, żeby... Ale jakie piękne emocje, jak widzisz, jak on podpływa, widzisz, jak zasysa i... To są emocje, to jest to. A mówiłeś 5 minut temu, że chciałeś zobaczyć, jak ten na żywo, jak to w kamerze, jak to wygląda, nie? No masz. Piękna sprawa. Krążył, niechętnie. No ale tam krążyły ze 2-3 sztuki. No.
powoli. Ten był największy chyba no. z tych, co tam krążyło. I na pewno zobaczycie na filmie, ale jak te ryby są bezpieczne, tak? Jak te ryby są czujne, ostrożne. Nie jest tak, że podpływa świnia pod koryto i sobie żeruje, nie? Tak. Tylko ile podchodów robią. Będzie siedział w trzcinie, nie? No, miejmy nadzieję, że uda nam się go kontrolować do filmu i pokażemy wam go na macie. Bo już się ciemno robi. Ostatnie minuty, żeby wam cokolwiek pokazać. Jestem. Żyłkę widzisz? Tak, tak, tak. W lewo poszedł. Dobra, przechodzę na wiosła. Poczekaj. Nie wiadomo jak się ukłuł. No, jest, dobra. On się zaplączy w te trzciny i on tam będzie czekał na nas. Najgorsze jest to, że mamy właśnie takie warunki. Aha. Żyłka tutaj idzie w lewo. Tam jest. Szałówka jest tam w powietrzu. Jest. Nie wiem, czy do niego dopłynę po szczołówce. Jeszcze podbierak to powiedz, bo mam tutaj przygotowany z tyłu. Aha. Co jest? Kurczę. Co jest grane? No dobra, bywa i tak. No był tu. Metr przed nami. No jak widzicie. Wszystko było ładnie, pięknie. Strzałówka 0,50 obcięta. Jest tu bardzo dużo racicznicy, nie wiem. W zasięgu naszej ręki. Warunki mamy ciężkie, no bo tutaj wypolowanie ryby. To tylko trzcina i... Ale ryba była w zasięgu, już braliśmy podbierak, żeby już chcieliśmy ją pykać. Szkoda, bo ona tu była. Ale... O coś się to przecięło, nie? To ewidentnie jest przecięty, tak? Nie jest to żadne takie, czy rozszarpnięte, czy poszarpane, czy coś jest... przy wiązaniu, czy... No ale jakby końcówka przywiązania to by, że tak powiem, nastąpiło może w podbieraku, czy przy podbieraku, a on był ze 2 metry jeszcze od nas, 1,5-2 metry. Wiesz, może mi się wydawać, bo tu jest wet na plus 100, co trzymam. Mogło być tam. Dobra. Powiem ci jedno, nigdy nie tracę ryb na węzła. No nie no, takie przypony do wiązania i takie materiały, że nie tracę ryb jakichś. Ale fajne emocje, dobra, wracamy do bazy i wywozimy zestaw na nowo, póki jeszcze widno. Dobra, tu będzie szybciej. Tu do przodu. Wieziemy go? No. Damy radę szybciutko. Najwyżej czołówką przyświecę. Żebyś na kamerze widział. Słuchajcie, tak na koniec, bo zaraz będzie ciemno. Mam nadzieję, że dzisiaj w nocy będzie tutaj ryba, bo była wczoraj w nocy, że dzisiaj w nocy też będzie. Na pewno jej wam nie nagramy, bo zaraz będzie ciemno. Ale na pewno jutro rano pokażemy wam ją na macie. Do usłyszenia. To obiecujemy, nie? To na pewno, zobaczycie. Do usłyszenia jutro rano. Siemanko, hej.
Mam nadzieję, że podobało Wam się to branie i ten nasz haul. No, zabrakło tej wisienki na torcie, że ten... Podebrania. Tak, że ten karp już prawie został podebrany, ale niestety, ale to za chwilę przejdę do tego. Kamil, dosłownie 20 sekund przed tym braniem, które widzieliście, mówił, jak siedzieliśmy w namiocie, bo żeśmy to na żywo oglądali. Emocje były niesamowite. My żeśmy patrzyli na ekran i widzieliśmy, co się dzieje, i Kamil mówił do mnie: kurczę, jak ja bym chciał zobaczyć takie branie na żywo, masakra, że było to dla niego, ja już kiedyś takie coś z wami widzieliśmy. Dla Kamila to było pierwszy raz, że chciał bardzo mocno zobaczyć to branie na żywo i pobiec do wędki. No i dosłownie po 20 sekundach... Bach. Szczęście, chyba żeś wywołał to normalnie w niebiosach. No i tak się stało. Także emocje jak 5 bramek lewego w 9 minut. To było masakra. Tak się żeśmy cieszyli tym braniem. No, szkoda właśnie, no, że ja tu muszę się wytłumaczyć. Trochę nie wiem, czy ja zepsułem coś. Do dzisiaj się zastanawiam, dlaczego ten przypąszczałowy pęk, bo był gruby, zastosowany. Myśmy go troszeczkę potem oglądali, palcami patrzyli, no to był w paru miejscach, tak jakby nożykiem go ponacinał. Żeśmy tutaj wczoraj znaleźli gałąź, gdzie było, na której było oblepione bardzo dużo racicznicy. Rozmawialiśmy tutaj z opiekunem wody, który nam mówił, że nawet racicznica jest poobklejana o trzciny. To podejrzewam, że to było chyba. Może to, no mi się rzadko zdarza. Ja nie pamiętam, może 5 lat temu straciłem rybę w taki sposób, że była blisko mnie i gdzieś mi się coś urwało, pękło, czy na węźle puściło. No ale stało się. Coś ostrego po prostu było. Racicznica jest tak ostra, że wczoraj mieliśmy też taki przypadek. Tak, chodzisz z plastrem. Tak, z plasterkiem. Sorry za palec, ale o tak może pokażę. Wystarczyło dotknąć delikatnie, bo jakiś tam konar ściągaliśmy z wody. To jest po prostu jak żyletka. I na to nie ma bata. No ale mi się wydaje, że oprócz tej wisienki na torcie, która tutaj zabrakła, to jest jeszcze jedna bardzo ważna i bardzo ciekawa rzecz, którą pewnie też zaobserwowaliście i co daje bardzo dużo do myślenia. Zobaczcie, jaki jest długi czas reakcji od tego, co chłopaki widzieli na monitorze, czyli widzieli dokładnie to zassanie. My i to wasze siedzieli, tak, przed telewizorem, było branie. I teraz siedzicie w namiocie, widzicie, że ten karp zasał tą kulkę i co było na sygnale? Jakim tempem on poszedł, nie? Dokładnie. On jest to w miejscu, on wydarł od razu w trzciny, nie? Ale dokładnie. Pierwsza reakcja była: Wojtka, ale nie dzwoni, ale nie jedzie. No, no, ja mówię, jest branie, widzimy, to jest zestaw. A my stoimy jak wryci, czy nie ma odjazdu na wędce, nie? Dokładnie. I zobaczcie, jak długo to trwało. To trwało ponad 7 sekund. Tak. Na początku zaczęła się lekko szczytówka ruszać, byśmy to oglądali. Ale bez żadnej sygnalizacji. Nie było żadnego pika, tylko było takie zadrganie szczytówki, gdzie karp już wydarł kapcia, jaka jest rozciągliwość żyłki, nie? Dokładnie. I to nie jest jakaś odległość powalająca, bo to była odległość około nawet nie przekraczająca 200 metrów, tak? To też powinno Wam dawać do myślenia i to jest według mnie jedna z ciekawszych rzeczy, które powinniśmy wszyscy przeanalizować, bo zobaczcie teraz kładzenie takiego zestawu przy samych trzcinach, bo położyliśmy ten zestaw, byśmy położyli na przykład 5 metrów od trzciny, 3 metry od trzciny, co się dzieje? Jest zassanie, karp ucieka, już jest w trzcinach, a tak naprawdę dopiero mamy dopiero sygnalizację na brzegu, na wędce sygnalizatora i takie teraz próba przycięcia i przytrzymania go. No to jest on już jest dawno zaparkowany w trzcinach. To jest takie, mi to, dla mnie to jest i przypuszczam, że dla was wszystkich no jest super lekcja i super zobrazowane to, w jaki sposób mamy tą sygnalizację brania na brzegu. Wiadomo, zastosowalibyśmy plecionkę, ta sygnalizacja była zupełnie inna. No właśnie, chciałem powiedzieć o tym właśnie, że ludzie łowiący właśnie w takich warunkach przy trzcinie, nawet 5 metrów od trzciny, używając żyłki i łowiąc na sztywno, no nie mają szans. Bo tak ludzie, ja widzę, obserwuję, nieraz się spotykam z karpierzami nad wodą, to często widzę, że mówią, że no tu łapiemy na sztywno, przy trzcinie wywózka 150 metrów, no i chłopakom się wydaje, że tą rybę przytrzymają przed tą trzciną. Nie ma takiej możliwości. Musi być zastosowana plecionka, wszystko dokręcone na maksa, to wtedy mamy szansę, że ta ryba nie wejdzie nam w trzciny, tylko się wędka gdzieś tam ugnie i ten metr, półtora metra nam to odda na takiej odległości i ryba pójdzie w lewo albo w prawo. Tylko zaznaczyć jeszcze, tak jak Wojtek, tu wspomniałeś o plecionce, to warto też powiedzieć, bo też już mamy takie doświadczenie na ten temat, że plecionka nie zdaje egzaminu typowo przy trzcinach i typowo w łapania w zaczepach, jeżeli jest do samego końca, aż do samego zestawu. Nie róbcie takiego błędu, bo ona w takie konary i w drzewa, czy w jakiekolwiek trzciny bardzo dobrze się wcina i jeszcze gorzej, jeżeli
ten karb będzie w stanie dojść do jakiegoś zaczepu, no to jest dużo, dużo gorzej. Także tę fazę tej strzałówki zostawcie, grubą żyłkę, ale to jest coś długości 5 do 10 metrów, nie dłuższe i dalej... Ale naprawdę grubą żyłkę, bo wam grubą, taką pęknie na węźle. Na 0,70, wytrzymałeś około 40 kg, to jest takie... No, to jest ja ten nieraz miałem takie na grzyczach sytuacje, że łapałem na sztywno i też miałem, tak jak mówisz, 0,70 i na węźle mi potrafiło pęknąć, nie? No tak, no ale no to jest takie ryzyko, no to trzeba, wtedy się podejmuje takie ryzyko, to, czy węzeł ci wszczeli, czy jak haczyk nie jest do końca tego, czy haczyk ci szczeli. No mnóstwo rzeczy, to już jest siłowe, to już nie jest takie wędkowanie stricte normalne, tylko to już jest takie coś hardkorowe, znaczy hardkorowe, no takie no, na wymuszonych pewnych rzeczach, wymuszone, to jest próba wymuszenia, żeby na siłę coś złowić, no ale nie do końca plecionka. Plecionka jest fajnie, bo nam odda tą sygnalizację od razu, ale się nie, rozciągnie, nie rozciągnie się, ale bardzo łatwo i bardzo dobrze wcina się w różnego rodzaju zaczepy, co spowoduje, że nie zda swojego egzaminu. Także ten przypon strzałowy, gruba, bardzo gruba żyłka, niezbyt długa, żeby nie było tej rozciągliwości zbyt dużej na sztywno, także niezbyt długi ten odcinek i wtedy plecionka. A tak jak widzicie, na żyłce to, co było widać. No, mi się wydaje, że w ogóle, biorąc pod uwagę to takie dla was na przyszłość, karpiarzy, którzy chcą próbować łapania karpi na sztywno, żeby mimo wszystko jednak tak przeanalizować położenie zestawu i to, co się może zdać po braniu, żeby jednak w żaden sposób karp nie mógł się dostać do kołków. Nie? Zaczepów. Bo to jest takie, no już to kiedyś omawiałem na filmach, że to jest takie no trochę aż za bardzo hardkorowe, że my tą rybę na sztywno łapiemy, mimo tego, że łapiemy na sztywno, jeszcze jak ona nam wejdzie w kołki i gdzieś tam się zawinie dwa razy właśnie na takiej grubej strzałówce, no to jest bardzo niebezpieczne, że ta ryba może nie przeżyć. Czyli jak będziecie łapać na sztywno, to co mówi Adam, ale plus do tego wziąć jeszcze takie wszystkie, przeliczyć wszystkie tutaj parametry po braniu, żeby ta ryba się jednak nie dostała ani do trzcin, ani do jakiegoś zwalonego drzewa, pod którym będziecie łapać. Ja tu jeszcze dodam tylko, że dobrze jest, tak jak wspomniałeś o tym łapaniu na sztywno, lepszym jest wybranie czegoś takiego, że łowić nie na sztywno, a puścić tą rybę w kołki i szukanie tej żyłki, co no jeżeli taką ma możliwość. Pontonem. Jeżeli mamy możliwość wypłynięcia pontonem, jeżeli nam łowisko to nie, na to nie pozwala wypłynięcia pontonem i szukania tej ryby, no to przy łowieniu na sztywno, to tak jak wspomniałeś, nie tylko, że ta ryba ucieknie do przodu, tylko weźcie taką sytuację, że ta ryba po promieniu idzie, tak? Bo ona może iść i na pewno będzie szła. Jeżeli wy ją będziecie trzymali, ona nie będzie mogła iść w te kołki, to ona będzie po promieniu szła. Jeżeli będzie miała przy okazji jakieś inne zaczepy z jednej i z drugiej strony, nie ryzykujcie, nie kładźcie tam zestawów po prostu. To jest takie nasze zdanie na ten temat i no polecamy, żeby każdy jednak się zastanowił nad tym, co się z tą rybą może stać. Jeżeli ona zostanie z takim przyponem strzałowym 0,75 oplątana o kołek, no nie ma szans przeżycia. Nie zerwie się, nie urwie się, nie wyrwie, no chyba, że rozerwie sobie całkowicie pysk, co no, też... No jest szansa właśnie, że się uwolni z haczyka. No to jest ale, jedyny tylko, się nie uwolni, jak się nie uwolni, co wtedy? No to każdemu pod przemyślenia zostawiamy, niech decyduje już o swoim wędkowaniu. Słyszałem takie już historie, że gdzieś tam często tracili ryby w zaczepach, a po spuszczeniu wody w łowisku były szkielety na tym, na drzewie. Ja tego osobiście nie widziałem, nie wiem, czy to jest prawdą, ale słyszałem takie historie. No dobra, bo się żeśmy troszeczkę rozgadali o łowieniu na sztywno. A takiego tutaj nie widzieliśmy? Nie ten temat. A Kamil nie przerywa. Słuchajcie, teraz przewiniemy, bo tak się, tak było, tak by wyglądało branie i tak dalej. Zrobiło się ciemno, zanim żeśmy wrócili, zrobili nowy przypon. Nasyceni tym wszystkim, co widzieliśmy, pełni nadziei, energii, nie postanowiliśmy zrobić takiego błędu, że jak pierwszą noc na truskawce, że nie położyliśmy zestawu. Tutaj mimo tego, że było ciemno, że była ta ryba, mimo tego, że spięta, postanowiliśmy, żeby jednak całą noc leżał następny zestaw w wodzie. Przewiniemy położenie zestawu. Zobaczycie pierwsze położenie zestawu nocą. Pod kamerę pod wodą nocą. Sam byłem ciekawy, jak to chłopakom wyjdzie, bo zadzwonili do mnie, że mówią, wywozimy w nocy. Ja mówię, kurde, przecież nigdy żeśmy czegoś takiego nie robili. Ja mówię, zobaczymy, jak to wam wyjdzie. Zaryzykowali, zobaczcie, jak to wyglądało. Dobrze, za chwilę przewinąłem, za chwilę zobaczycie położenie zestawu za pomocą czołówki w nocy.
Czy tak się śmiejesz? To nie ma nic do śmiania, to była ciężka praca, zobacz. Nie, no ja wiem, no. Przez telefon rozmawialiśmy, że ja mówię, kurde, czy wam się to w ogóle uda, bo technicznie wiem, że to jest no, no, praktycznie... Słuchaj, to ktoś śpiewał? Lata praktyki. Tak. Nie no, powiem tak, no, nie wysłaliśmy tutaj i nie przyjechaliśmy, amatorka to nie przyjechała. Z pomocą nie? Kamila przez radio, popraw, za bardzo w lewo, za bardzo w prawo, dalej od kamery, bliżej od kamery, tak może być, bo ja wam teraz tłumaczę, jak to mniej więcej wygląda na, kiedyś przez radio. Żywo. Kiedyś ktoś śpiewał, że najlepsi pracują nocą, nie? Tararara. No. Gloria. Gloria dla was, chylę czoła. Wiem, że to na pewno trudne do wykonania, bo oprócz tego, że mamy takie coś, że kładziemy pod kamerę z czołówką, dwa, trzeba opanować wędkę, trzeba opanować to później na azymut. Jesteś na pontonie, wieje wiatr, no to no. Pięć rzeczy na raz trzeba robić. Ja tylko chciałem dodać, że bardzo dobrze, że ten zestaw został położony po ciemku, po tej rybie. Znowu ponieważ zaraz sobie zobaczycie, co się stało rano, no to byśmy tego nie mieli, nie moglibyśmy tego zarejestrować, gdyby tego zestawu tam nie było i analizować, gdyby tego zestawu nie był położony teraz, wieczorem, no bo on do rana przetrwał ten zestaw. No tak, ale powiedz, dlaczego tak robiliście? Mieliście wyrzuty sumienia, że tego zestawu nie było wcześniej. Dużo wcześniej to, co żeście obserwowali, to, że po rybie nocnej Kamila o pierwszej dopiero trafił zestaw do wody. Także no. Ja bym wszedł kategorią taką, że po prostu tyle nas to. Ale nie powiedziałem, że to z lenistwa. Tyle kosztowało nas to wysiłku, energii. Ty w tym czasie leżałeś sobie do góry, ping, piłeś sobie espresso duo latte macchiato, a tutaj nas i drinki z palemką. O palmie nie będę wspominał. Nas to kosztowało tyle pracy, przeprawa, wszystko, że należał się nam sen. No tak, do pierwszej. No. I na tym zakończmy ten temat. A jeszcze chciałem wspomnieć tutaj... Takie atrakcje mamy. Chciałem, żebyście zobaczyli. Mam to są tutaj... przyjaciele Wojtka. To są przyjaciele Wojtka. Bliżej jeszcze. Tak zwany Hugo i Goguś. Znaczy mam ich tu pełno, nie? No, co, nie? Dla wszystkich karpiarzy lub karpiarek, bo jest ich coraz więcej. W ogóle pozdrawiamy wszystkie karpiarki, bo bardzo dużo, że tak powiem, bardzo duży odzew jest w naszą stronę. Jeżeli nie lubicie ślimaków, pająków, jaszczurek, nie wiem, małych myszek, węży, komarów w ilości takiej, o których już nie wspomnę, no to jeżeli to tego, to nie przyjeżdżajcie nad wodę, bo tego jest wszędzie. Tutaj Wojtek się budzi na przykład w śpiworze z takim jednym, w buciku ma w paluszku i mówi, że coś go tam śmiga po dużym palcu. No. A Kamil tak lubi drinka tak, sobie wypić, przepraszam, kawę wypić. Kawę. Biorę łyczka, oni po łyczku i później mówią, że najwięcej piję. No. No i teraz wydałeś, że mamy drinka w kubkach. A taka dobra kawa była. Adam wydał, nie ja. Ale nikt tu pijany nie jest, absolutnie. Okej. Okay. Dobra, ślimaki mamy z głowy. Położenie zestawu też. Przenosimy się do rana, nie? Znaczy no, teraz poszliście spać i czekamy tak. Aż zaświta. Tak, bo już niestety w nocy nie jesteśmy w stanie rejestrować. No jak nie, teraz pokazaliście, że możecie kurde, kamerę oświetlać czołówką. Tak, kiedyś to przerabiałem, próbowałem jakieś światło oświecić, karpie nie wpływają. Proponowałem Wojtkowi, żeby siedział na pontonie przez całą noc i świecił czołówką, ale nie ma tyle baterii. Ale płaci tak. Widziałeś, już były. Tu już odpływałem z pontonem. Tak, i pokaż teraz poranek. Wstaliśmy o około 4:30. Bo wiedzieliśmy, że chcemy włączyć telewizorek około 4:30, 4:40 będzie się robić już jasno. I no nie ukrywam, liczyliśmy po sukcesie poprzedniej nocy, że coś będzie w kamerze i udało się nam zarejestrować. Pierwsze podejście. Karpia w łowisku. No i dobrze, że bałwanek wszystko przetrwało całą noc i on się wstrzelił ten karp idealnie, bo już mogliśmy go rejestrować, nagrywać, bo już świtało. Dokładnie, ale już widać, że tam te kulki, wszystkie te, które były, nic tam nie zniknęło, nic za wiele nie zniknęło, tylko dalej to one zaczyna są. Zaczyna się kręcić. Pierwsze podejście. A widzicie, tak patrzy się i ten boi się, nie? Tak zahamował trochę tu płetwami. Ten. Coś go widać, że bardzo ostrożne ryby są tutaj na tym łowisku. Druga rzecz, wydaje mi się, że też no, nie każdy karp tak samo intensywnie żeruje, nie każdy w taki sam sposób żeruje. Ten to był cwaniaczek, zaraz zobaczycie. Proszę bardzo. I to jest chyba moment najważniejszy, kulminacyjny. To jest pierwsze jego zasanie bałwanka tutaj i pierwsze wyplucie, bo się nie zapiął. I od tego momentu
karbu... Nie spoiluj. Nie spoileruj. Bo oni teraz Kamil wyprzedza dobra, fakty. Dobra. Znaczy, to zobaczcie sami, wyciągnijcie sobie... Będziemy na bieżąco mówić, ale jeszcze chciałem dodać, że gdyby ten przypon, to o czym wspomnieliśmy, był klasycznie zmontowany, gdzieś 20-25 cm długości, ten karb by był zasany. Znaczy, zapięty. Zapięty, przepraszam. Bo ciężarek mamy... Czekaj moment, bo drugi raz napływa. O tym ciężarek chciał zjeść. Ciężarek mamy z tamtej strony. Tutaj mamy bałwanka. I on napłynął od strony ciężarka i już nie miał z czego zasać, bo cały przypon był napięty. I nie zasał głęboko po prostu tej... Na tyle głęboko, bałwanka, że haczyk, tak, żeby haczyk mu do pyska. Tak, żeby haczyk mu się zapiął. Przy dłuższym przyponie większe szanse. Zacięcia byłyby, bo to jest tak... No tak to trzeba rozumować według mnie. No wydaje mi się, że ja tutaj powybieram parę ujęć, kiedy on napływał, bo to będzie trwało w sumie wszystko około, tak grubo około 15 minut, a w sumie on do 8 rano się ten karp kręcił, nie? Jest 4:57, a ten karp był tam w tym łowisku do 8:20. Omówimy te wszystkie najważniejsze momenty. No ale możecie pogadać i powiedzieć, jak, co to mniej więcej, jak to się stało. Jak to się stało. No to, znaczy, co było dalej. No to może ja teraz troszeczkę powiem. No widzieliście to zassanie. Ta ryba, ten drugi raz już jak wpłynęła, widzieliście, że też zassała ciężarek i już tak na tego bałwanka spoglądała niepewnie. Czyli wiedziała, że to już jest coś nienaturalnego, że to jest coś, co pewnie kojarzyła może, że nieraz czymś takim dostała po zębach albo na dolnej wardze ta plecionka jej się otarła i wiedziała, wiesz, ta ryba, że tutaj coś jest nie tak. No i sukcesywnie odwiedzała to łowisko co kilka minut, robiąc kółka, okrążała. I wybierała wszystkie kulki po kolei, co do jednej, po jednej sztuce, wybierając dosłownie, nieraz zahaczając i próba, nawet było widać, że płynie typowo na bałwanka, ale w momencie, kiedy zbliżała się na tyle blisko, że już pewnie znowu skojarzyła, że to jest coś nienaturalnego, to od razu odpływała i to takie... Zraziła się na początku. Miała to cały czas później w głowie, nie? Ale instynkt tego żerowania i tego, że dawał sygnał, że jednak to jest coś wyróżnionego i chciała go jeszcze raz pewnie pobrać, ale z drugiej strony... Będzie pokazane, jak ona tam jeszcze, że tak powiem, dotyka go, ale nie ma takiego konkretnego zasania, żeby się zacięło. Dokładnie. I teraz tak możemy sobie wszyscy analizować to wszystko, jak to wygląda nieraz, jak jesteśmy na łowisku, dlaczego się tak dzieje, że zasypaliśmy łowisko kuleczkami, wtórzyliśmy, nie wiem, 10-15 kulek na zestaw, nawet widzimy te kulki, po całej dobie przypływamy, nie ma ani jednej kulki w łowisku, nasz zestaw jest, tak? No to jest ewidentny przykład na to, że gdyby ta ryba od razu zacięła się, no to mamy branie. Jeżeli tego branie... Tak, wcześniejszym, dokładnie. Jeżeli ona się nie zacięła, jeżeli ona ten przypon wypluła, no to ona już kojarzy, że to jest coś niebezpiecznego. I w tym momencie próbuje wyjadać wszystkie inne pozostałe kąski do tego momentu, aż zostanie nasza praktycznie tylko nasz zestaw, przypon i przynęta na haczyku, do którego ona podchodzi już nieufnie i którego nie zassa i nie tego. Czyli po prostu mamy coś źle skonstruowany zestaw najprawdopodobniej. Tak jak tutaj stwierdziliśmy w trójkę razem, że największym problemem pewnie była ta długość tego przyponu. Nie miał swobody zassania. Tak. Dokładnie. Jeszcze druga rzecz, zbieg okoliczności, bo to też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nieraz jest to, ten przypon może być dobrej długości, ale zbieg okoliczności, że on był akurat wyprostowany w tą stronę, z której napłynął karp. Tak, jakby ten bałwanek był z drugiej strony, nie byłoby tego problemu. Tak, nawet tak krótki przypon przypuszczalnie spowodowałby zacięcie tej ryby. A teraz mieliśmy taką sytuację, że ten przypon był napięty od strony ciężarka i napłynięcie było od strony ciężarka, co spowodowało, że ta ryba, zasysając to wszystko, od razu poczuła jakiś opór, bądź jakiekolwiek inne nienaturalne zachowanie się tej przylęty i z automatu od razu szybko to wypluła. Także no to daje do myślenia, jest z powrotem. I co? Znowu się boi. Próbowała zasać kulkę obok, poczuła znowu tutaj tego dumbbellsika i tego bałwanka, tylko popapa z tonącą i już z powrotem uciekła. Także no to jest fajne, dla mnie to jest bardzo fajny materiał, taki, że nie tylko ostrożne ryby omijają nasz zestaw, tylko najczęściej jest tak, że ten zestaw jest przez rybę zassany, ale jest wypluty. I my o tym nie wiedząc, ale ona w tym momencie zyskuje co? Zyskuje to, że ona wie, że to już jest coś nie tak. I jest w stanie zjeść nam wszystkie kulki, nie ruszając tamtej. I teraz kwestia jest tego, czy to była błąd w zestawie, czy zbieg okoliczności, że ten zestaw był akurat tak ułożony.
No tego nie jesteśmy w stanie powiedzieć bez kamery i nie jesteśmy tego w stanie określić się. No to jest też, są przypadki i dlatego to jest wszystko takie piękne, że nie zawsze nam się to udaje. Tak jest. Druga zupełnie inna sytuacja to jest takie coś, że cały czas wpływa ten sam karp. Jest. Analizowaliśmy, on praktycznie jest, to jest cały czas ten sam karp. Jak były tutaj w łowisku ze dwa, trzy karpie inne, mogłyby zupełnie inaczej się zachowywać. Ten karp by był na tyle ostrożny, że nie zjadłby, nie pobiera tego naszego zestawu, ale drugi zupełnie mógłby do tego inaczej podejść. Także no to jest... Też mógłby podpłynąć i też mógł capnąć i mógł się zapiąć, tak? Dokładnie. No i teraz jaka jest szansa, że się zapnie? Jak się zapnie i dobrze zbudowany zestaw, to jest okej. Ale zauważcie, że na taki bałwanek, jak ta ryba szybko wybiera w pierwszej kolejności, wybrała bałwanka, bo pierwsze zassanie i to już mamy praktycznie regułę. Znaczy regułę, kilka na tej zasiadce, spod tej samej kamery, w tym samym miejscu. Kilka brań po kolei, wpłynięcie karpia. Pierwsze co, to jest podpłynięcie ryby do naszego zestawu, czyli do naszego takiego najbardziej wyostrzonego, czyli takiego zbalansowanego, wyselekcjonowanego, tak, czyli mamy ten nasz bałwanek, powoduje to, że ta przynęta jest dla niego na tyle atrakcyjna, że pierwsze co, podpływa do tego naszego bałwanka. To też jest plus dla naszego zestawu. No teraz trzeba zanalizować właśnie, czy to jest tylko długość, może długość włosa by wystarczyła, żeby była dłuższa bądź krótsza. Znaczy mi się wydaje, że ten przypon był jednak za krótki, nie? I to było przyczyną. No i jeszcze nałożenie tego czynnika, że akurat w tą stronę był ułożony. No. To jest takie najszybsze, analiza najszybsza na tą chwilę i taka... Okej, dobra. Przewiniemy o 30 minut do przodu, bo mam tutaj notatkę, że mamy przy godzinie 5:31 omówić coś. Nie pamiętam co, ale przewijamy. Dobra.
5.30, no to tak jak już widzisz, no to pewnie mieliśmy omówić to, że już nie ma żadnej kulki. No ten karp wszystko zjadł, naprawdę tak było, że on sobie co chwilę podpływał, widzicie, już jest znowu. Płynie znowu. I też fajnie, bo cały czas spływał z podobnego kierunku. Tu chyba mieliśmy omówić to, że on widzi tego bałwanka, nie ma już więcej kulek do zjedzenia, bo wszystkie tam już zjadł. Tak. I korci ale go. Cały czas go korci ten bałwanek, ale czuje chyba niebezpieczeństwo zarąbania się. Kolejny dowód na to, że karp to jest bardzo mądra rzecz. Dlatego nie ma płotkarstwa, leszczarstwa i tak dalej, tylko jest karpiarstwo. Bo ale ładny ma brzuszek, mógł być gruby, nie? Ten karpik. Taki nie? Wypasiony. I od której godziny on tam żeruje? Od której godziny on jest w tym miejscu, tak? No, od czwartej. No. Czwarta 50, tak? To 40 minut minęło, nie? No, a będzie do 8.20. Tak. Czyli cały czas krąży i już praktycznie nie ma żadnej przynęty, został tylko ten nasz bałwanek, z którego cały czas korci, czyli patrzcie, mądrym, ale instynkt jest instynktem, instynkt żerowania mówi mu, że tam coś jest do jedzenia, że on by to zjadł, on by to chciał zjeść. Mamy tutaj chyba jeszcze w późniejszych tych ujęciach takie ujęcie, gdzie on jeszcze próbuje tego bałwanka zassać, bo ten instynkt jest... I wypluł, nie? Dokładnie, ale już nie ma nic do jedzenia w tym momencie, także... No, jednak siła jednak tego instynktu, czyli żerowania jest silniejsza, aczkolwiek widać każde napłynięcie, to jest bardzo duży strach i bardzo duża ostrożność przy tej przynęcie, czyli kojarzy coś. Nie do końca może zdaje jakąś sprawę z tego, co mu tak naprawdę grozi, ale kojarzy to z jakimś takim instynktownie, kojarzy, że to jest jakieś niebezpieczeństwo i na to trzeba uważać. Także to jest właśnie piękne i fajne do analizowania i takie ujęcia to jest coś pięknego. No i zobaczcie tylko właśnie sytuację, że ten karp żeruje, nie? On jest 3 godziny, przepływa co chwilę, jest 3 godziny w łowisku, on żeruje, a my mamy zestaw w wodzie, nie? Mamy zestaw, jeżeli my byśmy nie mieli kamery w tej podwodnej, weźcie sobie taką sytuację, no to sobie kurczę myślicie, nic nie bierze, nic nie żeruje. Może pogoda nie taka, nic nie żeruje. A widzicie, on zjadł wszystkie nasze kulki w łowisku, które mieliśmy wsypane. I ewidentnie dalej chciał jeść. Tak, i nie było brania. Jakie te ryby są mądre, nie? To nie jest tak, że karp jak, nie wiem, jak świnia, że Co mu wszystko dasz, ma znaczenie. Zeżre, nie? Dokładnie, czyli to jest... Wyczyścił blacik, totalnie zostawił tylko... Gdybyśmy tam, jakimś tam cudem, nie ma, ale gdybyśmy jeszcze dorzucili kulek, to on jeszcze by tam siedział, on jeszcze by to jadł. Ale dalej by był ostrożny co do bałwaneczka. No ale też trzeba zobaczyć jedną rzecz, to co ja tak na szybko analizuję i tak sobie w głowie wymyśliłem. Ten karp, no widać, że jest dużo większym karpiem od poprzednich karpi, bo fajny, tak jak wspomnieli się, ma fajny brzuszek, już widać, że ta masa karpia tego jest już dosyć spora. Wiemy, że kamera ma dosyć duże pole widzenia, no nie jesteśmy w stanie oszacować, jakie ma kilogramy, ale to nie są małe karpie, to nie jest widoczność, tak jak w wcześniejszych naszych filmach, że od kamery widzieliśmy tylko 30 cm, tylko to jest widoczność ponad metr do przodu i bez żadnego problemu, czyli ten karp jest dosyć sporych rozmiarów. I co mnie interesuje, to, że widzicie dwa różne żerowania karpi. Przy pierwszym karpiu, przy tym, które zarejestrowaliśmy, mieliśmy branie, karp wpłynął i dosłownie tak jak świnia, pobierał 4, 5, 6 kulek naraz. On wpływał w łowisko i go nie interesowało, on po prostu mocno żerował, był dużo mniej ostrożniejszym karpiem. I to był mniejszy karp troszeczkę od tego, tak patrząc po rozmiarówce przed kamerą. Ten karp przypływał i za każdym razem pobierał jedną, dwie kulki, robił kółeczko i sprawdzał, co jest dookoła i dużo wolniej to robił, dużo bardziej ostrożnie, co może go uchroniło przed tym, że nie dostał po zębach na przykład, tak? To też jest ważne, że ryby z różną intensywnością żerują, może to być spowodowane ostrożnością, może być to spowodowane warunkami atmosferycznymi. Tego na tą chwilę nie wiem, ale no, warte przemyślenia i warte zastanowienia się nad tym. Zobaczcie jeszcze taką, jak będziecie drugi raz ten nasz materiał filmowy oglądać, zwróćcie uwagę, te wszystkie momenty, jak znajdziecie, gdzie karp zasysa te cztery kulki, ale tu było widać przy tym karpiu właśnie tam o 5 rano, jak on podpłynął i zassał jedną kulkę, jaka jest siła zassania, że on nie musi nawet dotykać tej kulki, on nie musi pyska do samej ziemi przykładać, tylko tu jest, bo ja to widziałem na jednym z prób zassania, jak tu gdzieś obok leżała jedna kulka, jak on podpłynął i zrobił tylko takie tak sobie ziewnął i ta kulka mu, ona była 2 cm pod pyckiem. To nawet dumbbells naszego I on po prostu z taką fajną, jakie to jest, no taka ciekawostka, nie? Tak mi się teraz przyszła tak na myśl, żebyście zwrócili na to uwagę, jak on fajnie zasysa, jak ta kulka mu nie musi nawet tego piasku, tego pyłu wciągać do pyska, tylko zasysa dla niego 4-5 kulki, 5 kulek na raz, to nie ma problemu żadnego. No dobra, przewiniemy, bo mam jeszcze jeden o godzinie 8.19, mam też notatkę zrobioną, żeby wam coś omówić, tak to będzie jego pewnie ostatnie wejście w nasze zasysania jeszcze.
Zobaczcie, teraz godzina, bo właśnie jest, ósma godzina, po ósmej, 8:18. I od tego czasu... To jest ostatnie odwiedzenie karpia, właśnie od 5 rano. Ale zobaczcie, poglądajcie, mówcie w międzyczasie, bo bardzo ciekawy. Bardzo ciekawe ujęcia. Znaczy mówisz ostatnie wejście, ale to ostatnie wejście jest rozciągnięte w czasie przez jakieś 5-6 minut. Także on w tym momencie jest dokładnie parę minut, ale to już jest praktycznie ostatni raz w naszym łowisku. Także warte materiał do obejrzenia, w jaki sposób jeszcze próbuje, w jaki sposób jest zainteresowany jeszcze tym naszym zestawem. I co ważne, zobaczcie, jaki ten karp jest zdrowy. No, dla mnie to jest po prostu masakrycznie duży, piękny karp, który nie widać żadnych na nim żadnych zarysowań, żadnych tam utraty łusek, tego wszystkiego. Pokazane brzuniu, jaki ma. Ale tu mogłoby być branie, nie? Ale zobaczcie, też jak na przykład jak podpływa i próbuje żerować, płetwę górną podnosi do góry, przystopowuje i tak jakby przystępował do jaki bebs. O, masakra. Tu nie było widać, ale mógł tu zastać ten dywowanka i wypluć. Piękna, zdrowa i bardzo ostrożna ryba. To trzeba jej przyznać. No i na pewno nie mała, tak? Nie mała. O. Może chłopaki, którzy często odwiedzają to łowisko, po zdjęciach gdzieś, które może mają w galerii, gdzieś może rozpoznają. Ma charakterystyczną po lewej stronie jedną łuskę, bliżej ogona, charakterystyczna. Także jest chłopaki, którzy łowicie tu na tym łowisku, prośba, jak rozpoznacie tą rybę, może ktoś ją kiedyś miał na haczyku, ile kilogramów miała, powiedzcie z ciekawości, będziemy wiedzieć, jak ta ryba kilogramowo wyglądała, jakbyście ją rozpoznali po układzie łusek. Ale w naszych ujęciach widać, że jest troszeczkę jest fajna, zdrowa i ostrożna, także... Tylko pozazdrościć temu, kto ją holował i miał szansę wyciągnięcia jej. Także na pewno dała dużo frajdy łowcy. I tu jest właśnie. I tu też mogło być brawa. To jest dokładnie. To jest chyba już nasze ostatnie zassanie tego naszego zestawu przez tą rybę. To już stwierdziła, że chyba nic z tego nie będzie. ona chce ją zjeść, ale myśmy jej za krótki przypon zrobili. Ona tego chce. I sobie myślę, co za debile. Podpływa do kamery, patrzy oczami jak Shrek. No i chyba to będzie wtedy chyba ostatnie odpłynięcie z tego, co kojarzymy. No ale wiecie dlaczego? Mnie tam nie było. Nie, no ja wiem, wiemy wszystko. No. Myślałem, że ogarnie się i nie powie. Jeszcze go, ale musiałeś, no. Jeszcze, dobra. Jeszcze? Jej nie pozwala sumienie zostawić tego, no. Głód, jest głodna i... Ale to są najpiękniejsze takie właśnie chwile, jak się ogląda takie zainteresowanie i to, że nam się udało, wam się udało, bo mnie wtedy jeszcze nie było, jak wspomniałem. Wspólna praca. No nie było mnie, to, że wybraliśmy to miejsce razem. Duchowo. Byłem duchowo. No to są przepiękne takie efekty później tego, co widzicie. Aż się miło ogląda, są emocje, się na to wszystko patrzy i mógłbyś sobie rano, że tak powiem, leżeć, spać. Rozkminiać, dlaczego nic nie bierze, a w podświadomości tam już ze 3-4 karpie mogą się kręcić, czy. No tego nie wiesz i to jest tym wszystkim piękne. No i teraz chyba warta informacja taka dla was tutaj, że... To już zaczęło, tak? Tak, no bo tutaj już ujęć podwodnych z tej kamery nie będziemy oglądali. No wydaje mi się, ta najważniejsza informacja taka, że zapowiadali duże załamania pogody i duże zmiany temperatur. No stwierdziliście, że spróbujecie popłynąć na inne stanowisko, poszukać innych miejsc. Tak, no bo tutaj od tego momentu już była cisza. No tam już pusto było po prostu i na truskawce i ananasie i wiedzieliśmy, że na tej wodzie są dużo populacji ryby i te ryby gdzieś są, pływają stadami, a nie widzieliśmy i stwierdziliśmy z Kamilem, że popłyniemy na, bo to było wszystko, to się działo na stanowisku numer 6. To, co do teraz widzieliście. Postanowiliśmy z Kamilem poszukać, bo mieliśmy taką możliwość. Wiedzieliśmy, że chłopaki jutro, od tego momentu, co żeśmy skończyli na 6, że od jutra zaczynają zawody tutaj i mogliśmy jeszcze sobie wybrać tutaj inne miejsce, tak? Jedynkę, albo 6. Mogliśmy jeszcze z 6 zmienić sobie na 1. Postanowiliśmy z Kamilem popłynąć tutaj na 1, w tą część, taka zatoczka mała jest, sprawdzić, czy w celu poszukiwania karpi. Tak, żeby nie siedzieć bezczynnie przez kolejne 3 doby i po prostu za mała intensywność tutaj była wpływania karpi w łowisko. Popłynęliśmy z Kamilem na stanowisko numer 1, co nas mocno ucieszyło. Widzieliśmy około 20 karpi i parę amurów w kapelonach i podjęliśmy szybką decyzję, że pomimo tego, że mamy bardzo dużo pracy, czyli że musimy się przeprawić z tym wszystkim z powrotem łodziami na stanowisko numer 1, postanowiliśmy po konsultacji z Adamem, bo już w międzyczasie Adam do nas jechał,
że podejmujemy decyzję i zmieniamy, ryzykujemy i przenosimy się na jedynkę. Gdzie też mieliśmy informację, że ta jedynka jest dobrym stanowiskiem, bo bardzo dużo... No jednym z najlepszych. Jednym z najlepszym, bo dużo ryb się łowi na tym stanowisku. To taka była informacja tutaj od osób, które tutaj często właśnie wędkują i często przebywają na tych stanowiskach. Ale no drugim takim sygnałem, który mi się wydaje też przeważył nad tym, że przenieśliśmy się z tej szóstki, to jednak te głębokości wody, które tam są, tam jest bardzo płytko. Tam kamery były na głębokościach, tak jak Kamil wspominał, niezbyt dużych, do około metra głębokości. I teraz wiedzieliśmy, że nastąpi załamanie pogody, bo prognozy pogody były bezlitosne. Pokazywały, że koniec tych upałów, cała Polska dalej w upałach, a tutaj jednak południowo-zachodnia część Polski, burze, deszcze i wiatry. No i stwierdziliśmy, że skoro do tej pory mieliśmy już zmniejszoną tą aktywność tych karpi, no, razem podjęliśmy, wiadomo, mnie tu jeszcze nie było, jechałem dopiero do tego, ale telefonicznie razem podjęliśmy taką decyzję, że widzieliście te karpie na jedynce, te miejsca są troszeczkę głębsze tutaj, głębiej można tą kamerę postawić. No i decyzja padła taka, że stawiamy obydwie kamery na stanowisku numer jeden i wszystko się trzeba przeprawić z powrotem. No mieliście tutaj trochę, może opowiedzcie, jaką przygodę podczas powrotnej. Mieliśmy, bo tak. Z szóstki na jedynkę podczas przeprawy. Wspomnieli chłopaki, celem naszych przeprawień było poszukiwanie karpi. Te karpie znaleźliśmy, chcieliśmy jak najwięcej wam pokazać tego pod kamerą. I szybka decyzja wspólna, przenosimy się. No okej, przenosimy, tylko decyzja jest szybka, ale przenosiny już nie są takie szybkie. Zajęło nam to około 3 godziny, już tak dokładnie nie pamiętam, bo lało niesamowicie, dopadła nas burza. Płynęliśmy z Wojtkiem na pontonie. No najważniejsze to... przerwę ci niestety. Najważniejsze, że udało się sprzęt elektroniczny zabezpieczyć. Tak. Dziękujemy tutaj też za pomoc i udostępnienie Sprzęt popłynął tam jakieś 10 minut wcześniej i to było te 10 minut, które przeważyły nad wszystkim. My z Wojtkiem ściągaliśmy ostatnie dwie kamery, zabieraliśmy pody, wędki i tak dalej. No i dopada nas taka burza, że... Na wodzie, że to było masakra. Nie było rzeczy, która była sucha, tak? Było tak wszystko mokre, że... pokrowce, no wszystko, łóżka, nie łóżka, wszystko. Ja przyjechałem, a tutaj wyglądało jak w jakiejś pralni, na sznurkach wszystko rozwieszone. Mówię, o, na bogato, chłopaki. A my siedzieliśmy jak dwie takie piczki. Myszki, na tym, myszki, tak, na tym pomoście, mokrzy. Ale najważniejsze, że humor dopisywał. Byliśmy pełni nadziei, ja mówię, poza tej wizytacji na jedynce, gdzie było mnóstwo karpi. A jak to się wszystko, rozstrzygło? Będziemy teraz o tym mówić. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Jak widzicie, w nietypowej scenerii pada deszcz, ale do tego za chwilę przyjdziemy. Jesteśmy na tym łowisku, znajdujemy się na łowisku Chojnica. Opowiemy o tym łowisku, jak będzie słońce świecić, nie będzie padać. Znajdujemy się tutaj już od dwóch dób. Dwa dni temu tu przyjechaliśmy, byliśmy na stanowisku numer 6. Materiał udało nam się nagrać, mieliśmy fajne dwie rybki pod kamerami, omówimy to wszystko na spokojnie troszeczkę później. Przenieśliśmy się właśnie w tym momencie na stanowisko numer 1, bo tutaj tam w ogóle na szósty było mało ryb. Zadecydowaliśmy z Kamilem, że na jedynce, bo popłynęliśmy, widzieliśmy ryby tutaj w zatoce, że tu jest więcej ryb. Przenieśliśmy się, ale niestety też na słabo, mamy wszystko mokre. Dlatego też w takiej scenerii postanowiliśmy to wam pokazać, że to nie jest wszystko takie fajne, jak się by wydawało. To nie jest, że telewizor, laptop, komputer i tak dalej, to wszystko jest tak jak jest, na żywo, tak to idzie, tak? Mamy wszystko mokre i tak dalej. Ale tak Wojtek wspomniał, przenieśliśmy się na stanowisko numer 6, ponieważ zauważyliśmy tutaj dużo więcej ryb. A po to tu przyjechaliśmy, to nas interesuje, żeby jak najwięcej ryb weszło pod kamerę. Udało się nam dwa brania fajne zarejestrować, udało się nam złowić jedną rybkę spod jednej kamerki. No i co, czekamy na Adama, bo jeszcze jakoś godzinka. Adam dojeżdża. Mam nadzieję, że przywiezie trochę słońca z żagania, skąd jedzie do nas. I bierzemy się za robotę. No, najpierw musimy to wszystko porozkładać. O suszeniu nie ma mowy, bo to raczej nie wyschnie. Ale co, bierzemy się do roboty. Tak jak widzieliście tą przeprawę naszą na początku, jak płynęliśmy na szóstkę, bo udało nam się parę ujęć z drona zrobić, płynęliśmy na szóstkę, to godzinę temu w takim samym składzie wracaliśmy na jedynkę, w takim klimacie, jak właśnie widzicie za naszymi plecami. Wszystko mokre,
ale jakoś się poukładamy, mam nadzieję, że dobrze to jest. Myśli, jak to Kaja śpiewa w piosence, żeby się nie martwić, bo po co. Nie pierwszy, nie ostatni raz. Tak jest, nie ma co się stresować. Najważniejsze, że dzisiaj popłynęliśmy sobie, tak nas natknęło, żeby popłynąć w przeciwną stronę łowiska, czyli na stanowisko numer 1. Zobaczyć, czy tam jest więcej ryb niż w miejscu, w którym mówiliśmy, bo pierwsze uważaliśmy, że tam będzie najwięcej ryb, ale no niestety... No 3 tygodnie temu byliśmy na rozpoznaniu i tam było bardzo więcej. Dużo ryb w Trzcinowicku na szóstce. No niestety od 2 dni jest tam bardzo mało ryb. Dlatego będziemy tutaj. Stąd decyzja, przenosimy się na początek wody i tutaj będziemy próbować naszych sił. Pokażemy wam to wszystko, wszystkie brania, wszystkie ryby, wszystkie ujęcia tak, spod wody. Tak, wszystko zobaczycie. Omówimy też na spokojnie, to musimy się ogarnąć z tym wszystkim i czekamy tylko aż Pan Bóg tak zwanie skończy sikać i bierzemy się do roboty. Albo prysznic nam dawać, bo no, ja albo. Mówiłem dzisiaj rano, że jest tak parno na tej szóstce, jakbyśmy rano, że ja muszę się wykąpać. No ale jakby prysznic w domu, się wykąpałem. Prysznic w domu jakby trwał godzinę, to byśmy na rachunki nie wyrobili, no. Więc starczy prysznicu, prysznica, ale jak chyba widać, trochę przechodzi. Dobra, my się bierzemy za układanie pomalutku tutaj, budowanie nowej bazy, bo jest tego ogrom. Dwie pełne łódki plus ponton, jest tego sprzętu dużo, żeby nagrać taki film podwodny, no niestety trzeba tutaj wysiłku i sprzętu. Pomału zaczynamy to ogarniać, widzicie tu Avid leży na przykład, cały wędki, wszystko, reszty nie będę pokazywał, bo nie ma sensu. A jeszcze tutaj trzeba dodać, że na tym łowisku jest 6 stanowisk, na stanowisko 1 i 2 dojdziemy, że tak powiem, z marszu, z lądu, a później na resztę stanowisk trzeba dopłynąć pontonem, łodziami, trzeba to wszystko przewieźć, więc to jest, roboty jest tyle. Tym bardziej, jak się kręci taki materiał dla Was oczywiście, gdybyście popatrzyli sobie na te ujęcia podwodne, niestety, ale musimy wziąć 2 razy sprzętu niż na normalną zasiadkę. Tak jest. Ale damy radę. No, damy radę, do usłyszenia. Czekamy na Adama, bierzemy się za robotę, przestanie padać, spotykamy się za chwilę już za Adamem. Popatrzcie teraz, najlepsze etui na telefon, na telefony. Jak łowicie w deszczu. Popatrzcie na tą szczelność. Ewentualną wilgoć wciągają kuleczki. Telefon, jeden jest, drugi jest, centralka suchutkie. Wszystko jest suchuteńkie. Najlepsze etui na ryby. Na ryby. Polecamy. To co, dzwonimy do Adama? Dzwonimy do Adama, powiem, żeby kupił krem do opalania, bo jest na machoń będzie. Ta zasiadka będzie na machoń. Zobaczcie, jak leje. I to tak już daje, myślę, że około godziny już daje. A tam pływają nasze kiełbaski i kabanosy. Czekaj, przybliżę. Tak, na tej łódce w koszykach są, tak. Zrobimy je tym razem z wody. Szkoda, że nie na ciepło. Najważniejszy sprzęt schowany już, zabezpieczony, ale niestety reszta cała. I tu na pewno musimy powiedzieć, podziękować Pawłowi, opiekunowi wody, który nam troszeczkę pomógł, żeby to wszystko wyglądało, żeby to wszystko się zrobiło, żeby tam sprawniej. Dzięki, Paweł. I tyle. Trzeba czekać i schnąć. Zobaczcie sami, jak pięknie pada. No co, no po przy płynięciu tutaj, rozłożeniu całej bazy, już Adam był, już nam pomagał i tak dalej. Już nam pomagał. Dziękuję. Adamie. No. Po prostu no, w skrócie to wszystko, żeby tu już nie opowiadać długo. No już się nic nie wydarzyło. Po prostu też mieliśmy postawione 2 kamery. Pokażę wam to. Nie do końca nam się nic nie wydarzyło. Nie wydarzyło się pod kamerą, nie udało się tego zarejestrować, bo udało nam się zrobić jedno branie spod kamery. Dokładnie. To zmontujemy. Czyli mamy tutaj tego zestaw spod ananasa. No, pod kamerą, że zasypaliśmy. Było dokładnie takie same sytuacje. Ja tylko powiem, że to jest czwartek, godzina 18:04.
Taktyka została taka sama jak na szóstce, tak? To też trzeba szybko powiedzieć, że truskawka to samo, ananas tak samo, tyle tylko, że zupełnie dwa inne miejsca, miejsca głębsze, głębokość około 1,70 m na jednym i na drugim zestawie, gdzieś około 1,70 m, prawie nawet 2 metry na ananasie. Także no to są dużo, dużo głębsze miejscówki w porównaniu z szóstką. No i co? I teraz tego, tak jak wspomniałeś, nie udało się zarejestrować żadnego brania i żadnej aktywności karpi tłumaczyć się będziemy za chwilę. Pod tymi kamerami. Udało się złowić jedną rybę spod kamery, spod ananasa. No akurat tam był moja wędka, mój zestaw tam leżał. Tak samo na bałwanka, czyli pop-up 15 mm. Branie było w nocy, nie? I tak, branie było w nocy, dokładnie to chyba była 24 z minutami, bo jeszcze żeśmy nie spali. Jeszcze tak, żeśmy tu siedzieli. No, 23, między 23 a 24. Teraz dokładnego czasu nie patrzyliśmy, nie znamy, bo nie patrzyliśmy na zegarki, ale w granicach 23, między 23 a 24 było branie spod kamery. No tu w międzyczasie przerwę jest zasypanie właśnie tej nowej miejscówki na stanowisku numer 1 przy Trzcinach, koło tak zwanej słynnej brzozy. No i ta analogia, dokładnie to samo. To samo, tak. Tam, płocie, walka o pelet, o nasze jakieś pokruszone kulki. No, ale to już omawialiśmy, także tu jest identyczne. Nie będziemy się powtarzać. To samo, co było. No, mówię, tak jak Adam powiedział, ten jeden, właśnie z tej miejscówki, co teraz widzicie, z tej miejscówki wyjechał taki karpik u Adama w nocy. Poza tym już nic, z dnia na dzień już coraz mniej, już się nic tu nie dzieje. Mówię, dzisiaj jest sobota, jutro jedziemy do domu. Może dzisiaj w nocy komuś coś weźmie. Zobaczymy. Zobaczymy. Pogoda tutaj robi swoje, bo nie ma co ukrywać, jest co pół godziny jest w ogóle co innego, tak? Jest. Czyli teraz zaczyna się standardowe tłumaczenie? Nie, no nie, rozmawialiśmy tutaj z chłopakami, którzy właśnie są na zawodach, bo teraz tu za naszymi plecami trwają zawody i są bardzo, bardzo kiepskie wyniki. Tutaj są opiekunowie i właściciel jest zaskoczony. No, może nie załamany, tak, zaskoczony, że też chciałby, żebyśmy my tutaj nagrali lepszy materiał, no ale ryba nie żeruje. Oni też by chcieli połowić. Chłopaki też nie łowią, bo jakieś pojedyncze sztuki na tych zawodach zostały złowione. Dwie albo trzy ryby tylko do tej pory zostały złowione, jak na tą wodę to jest, dla nich to jest bardzo mało. To bardzo mało. Gdzie tutaj na stanowisku numer jeden, gdzie teraz jesteśmy, słyszeliśmy, że chłopaki złapali jakoś, byli 27 ryb w 3 doby. Jeżeli my byśmy to trafili, no to byście mieli taki materiał z kamer podwodnych. 3 dni że... oglądania. No nie tylko wy, ale my też ta, również no, byśmy mieli wiadomo, jakąś lekcję. My to robimy też dla was. Na pewno tu wrócimy, to trzeba powiedzieć sobie, bo woda jest piękna. Ma potencjał. Ma warunki techniczne do nagrania filmu z ujęciami podwodnymi perfekcyjne. Jest czysto, jest czysta woda, jest płytka woda, i technicznie lepiej się kładzie kamery i zestawy pod wodą do głębokości 2 metrów, a tutaj są takie właśnie warunki. Trzeba troszeczkę poszukać twardszych placów, ale to jest do znalezienia. Nie wiem, co jeszcze na koniec powiedzieć. No, ważne też jest, że jest populacja tych ryb tutaj, tak? Tak, że widzieliśmy te ryby, że nie jest to takie łowisko, gdzie tych ryb nie ma. No, jest, bo to też na tym nam zależy, bo każdy ma swój czas i każdy wiemy, że nagranie ujęcia podwodnego wiąże się z tym, że no wiadomo, można to zrobić na wodzie PZW, tylko znajdźcie wodę PZW taką, która jest tak samo przejrzysta jak ta i też ma taką populację ryby, no bo niestety nie będziemy nie roku na, czasu na branie, czekali na to, żeby pokazać wam właśnie chociażby jedno takie branie. No, to jest dla mnie najważniejsze, że jest populacja ryby, są warunki, tak jak wspomniałeś, no i tak tylko tutaj wrócić, spróbować swoich sił w dużo lepszych jeszcze warunkach właśnie atmosferycznych, żeby ta ryba chciała bardziej z nami współpracować. No może nam się uda też wymienić trochę nasze zaplecze sprzętowe, bo ta zasiadka też nam tutaj pokazała i wytknęła, nauczyła pewnych rodzajów błędów, które popełniliśmy i w naszym sprzęcie i w naszej wiedzy technicznie jak dokładnie. Technicznie, elektronicznie. I co popełniliśmy złego, co możemy poprawić, więc będziemy się starali tutaj specjalnie dla siebie i dla was. Nadmienię, że spalił nam się wczoraj telewizor. Mamy pożyczony. No ale no, ten telewizor nam się spalił. No, nie wiemy z jakichś przyczyn, nawet nie wiemy może z czego. Może ten Dom Perignon ślimak wszedł do środka i popalił. Opił się na dziwne pukali. Jest to, że wszystko pod dachem, no chyba, że tak. przy przetransportowaniu tego gdzieś tam trochę wilgoci się dostało. A może chociaż... coś smokło przy tym. No dokładnie, no tego nie potrafimy powiedzieć. Z szóstki na jedynkę przetransportowaliśmy się, to jest szansa, no, także, aha, no i mówię, no ewidentnie trafiliśmy na chyba najgorszą dziurę w żerowaniu karpi, jaka była możliwa. Miszmasz bo pogodowy. Tutaj też trzeba powiedzieć, bo o tym nie powiedzieliśmy, że właśnie jak z Kamilem na jedynce w środę
To w środę było czy w czwartek? W czwartek. W czwartek, że szukaliśmy nad zmianą i widzieliśmy te 20 karpi tutaj. I kilka naprawdę to było ładnych. Z godziny na godzinę, jak się tu przeprawiliśmy, to do dzisiaj już na jedynce nie widzieliśmy ani jednego karpia. Tu też warto powiedzieć o tym, że na łowisku na lewej stronie od jedynki, o stanowisko numer 1, znajduje się zatoka, na której nie można łowić. Jest to zatoka, tak zwane schronienie dla ryb. Byliśmy tam z Wojtkiem, bo pływać tam można, lecz nie wolno tam łowić. Byliśmy tam z Wojtkiem właśnie sobie zobaczyć ryby. No to naprawdę jest tam dom tych ryb, jest tam ta zatoka, w której znajduje się mnóstwo ryb i naprawdę piękne ryby. I podejrzewamy, że te ryby w większości tam się znajdują. Nie wypływają. Tam się znajdują. Też zauważyliśmy to dzisiaj już tak od wczoraj delikatnie, ale dzisiaj już tak naprawdę możemy o tym powiedzieć. Jest delikatny zakwit wody. Podejrzewam, że ta woda zakwitła gdzieś tam w zatoce, ponieważ jest tam bardzo dużo jakiejś tam roślinności podwodnej. Wiatr, który był, zepchał tą, że powiem, ten zakwit na całą wodę. W miejscach, w których mamy zestawy, było to wszystko jak na blacie, wszystko było widać. Następnie dzisiaj, jak wypłynęliśmy, to już jest, no, już jest problem, żeby zobaczyć, już jest coraz gorsza. To, co 3 dni temu było jak na dłoni, widać. Więc podejrzewamy, że to jest też spowodowane tym, że ta ryba tak nie żeruje za mocno. Pogoda, zakwit i tak dalej. Jest wiele takich czynników, które wpływają na to, że niestety, ale jesteśmy na bezrybiu jak na razie. Tak, mamy, karpia mamy. Aha. Pod jedynką. Był, no. Widzicie na truskawce. To? No, na truskawce. Pierwsza. A już mieliśmy się żegnać z wami. No. Ty, ale pierwsze wejście na truskawce. Czekaj, sobota, czekaj, ja powiem, będzie mi się łatwo to montować. 19.52 i 20 sekund. Tak, na truskawce. A jest to pierwsze miejsce? Pojawienie tak. się karpia od czwartku, gdzie żeśmy się tu przeprawili. Tak. Czyli to jest masakra. Pierwsze wejście ryby jest z powrotem, jest z powrotem. Jest, może w końcu, czekaj, kurde, wyjdą z tego, także. Masakra. Mam nadzieję, że to widzicie tutaj. Widzą to chyba, tak? Bo to jest tak przekręcone, że powinni to widzieć. Co to ja Wojtek tam skontuje? Pokażę to na tym, nie? No tutaj teraz by trzeba było należało, bo nie mieliśmy pokazywać tej kamery spod truskawki. No mieliśmy tutaj problem z odległością do tego miejsca, gdzie chcieliśmy postawić ten zestaw. Musieliśmy wydłużyć kabel, który miał ponad 200 metrów, teraz ma 260 metrów. No niestety straciliśmy kolor. Wszystko jest w czarno-białym. Teraz na takiej odległości straty, nasze łączenie tego, nie mieliśmy tutaj lutownic, więc jest to wszystko na skrętkę zrobione. Spowodowało to, że niestety, ale no mamy jakość sygnału z tej kamery taką, jaką mamy, dosyć słaba. Ja teraz już jestem pełen nadziei, że może w końcu ta ryba z tej zatoki, pogoda się trochę stabilizuje, przestał ten wiatr wiać, a tak jak słyszeliśmy od osób, które tu wędkują, że jak wiatr nie wieje, jak jest cisza na wodzie, to ta ryba chętniej tutaj żeruje. Także pierwsze wpłynięcie karpia pod kamerę, no jest to dobry prognostyk. Mamy dzisiaj sobotę, jeszcze jesteśmy do niedzieli. Jakby się udało jeszcze dwie godziny takiego, no półtorej godziny, gdzie jeszcze mamy teraz widoczność, no i z rana może coś jeszcze, no, może się wydarzyć. Może no mówię, no dwie godziny jeszcze dzisiaj, no, takiej rejestracji, no, mamy tego, może coś się wydarzy, ewentualnie jutro. Także no, adrenalinka troszeczkę, no, od razu wyderzyła, co? A to już mieliśmy się żegnać, zaplanowane, tak, że cały koniec filmu. No ale tak wydaje mi się, że na tą chwilę ten materiał trzeba podsumować, który udało nam się tutaj zgromadzić. A co będzie za chwilę? Co będzie za chwilę, to się okaże. Jeżeli pan, że tak, się umówmy, my zakończamy ten film. Dokładnie. Jeżeli coś się wydarzy, to na pewno to domontujemy i pokażemy do końcówki tego całego naszego filmu. Dokładnie, bo nam też zależy na tym, żebyście to wszyscy zobaczyli, to co mamy tu okazję obejrzeć. No teraz zapraszam, obejrzcie ten materiał, który udało się nagrać przy wypuszczaniu tej ryby, którą złapałem w nocy. Też była przytrzymana w worku. Karp w granicach 7-8 kg, niezbyt duża ryba, fajnie trochę powalczyła weszła w zaczepy, ale to w nocy niestety nie rejestrowaliśmy. No cóż, pozostaje tylko życzyć sobie i wam, aby nam udawało się częściej spotykać nad wodą w takim składzie, jakim jesteśmy, ze sprzętem lepszym niż teraz mamy.
i na tej wodzie, czy na innej, ale mam nadzieję, że jak najszybciej na tej wodzie. Tak, żeby, na pewno tu wrócimy. Żeby udało nam się nagrać i zgromadzić taki materiał, który będzie jeszcze bardziej interesujący, jeszcze więcej wniosków, jeszcze więcej sytuacji, które udało nam się tutaj zarejestrować i nagrać. Także pełni nadziei tego, że jeszcze może coś się tutaj wydarzyć i pełni takiej nadziei, że jak tu wrócimy, będzie tylko lepiej, czego sobie i wam jest życzę. Jest karp. Cały czas się kręci. No i mamy nadzieję, że materiał, który zobaczyliście w tym filmie, był dla was pomocny i że wyciągnęliście z tego filmu wnioski, te, które my wyciągnęliśmy. Bo to, co my wyciągnęliśmy, te wnioski, czyli mam nadzieję, że udało nam się wam to przedstawić. No i do przodu. My się uczymy, wy się uczycie, więc każdy jest zadowolony. Zachęcamy do komentowania tego, jakie, bo może ktoś ma inne zdanie pytania na ten temat, bądź jakieś pytania, poruszymy w następnych filmach, dokładnie. To, że nie odpowiadamy na wasze niektóre pytania pod filmem, czy na YouTube, czy na Facebooku, no nie zrażajcie się tym, no niestety nie zawsze mamy na to czas, żeby z każdym na ten temat podyskutować, ale na pewno te komentarze czytamy i na pewno w następnych filmach te wszystkie, tą całą wiedzę, którą tam jest zawarta w tych komentarzach, wykorzystujemy, jak i również omawiamy i staramy się między sobą tutaj dyskutować na ten temat, także my też czekamy na wasze komentarze i wasze wnioski, co sądzicie o tym materiale i jakie wasze wnioski są na ten temat, co tutaj widzieliście. Się śmieję, bo mi się przypomniało o tych komentowaniu, że na przykład, no przykład podam, nie odpowiadamy na komentarze, gdzie jest zapytanie w komentarzu, na jakiej wodzie jest nagrany ten materiał, gdzie w tytule filmu jest podana nazwa wody. To też takie. Polecamy oglądanie ze zrozumieniem. Zmierzam do tego, że niekiedy chłopaki zadają w komentarzach takie pytania, gdzie to już było omawiane w innych filmach. No i nie możemy w kółko... To jest tak, jakbyśmy się cały czas cofali. Cofiemy. Musisz przerwać. Znowu powiedziałeś chłopaki. Nie chłopaki, chłopaki i dziewczyny. My mamy dużo w Polsce już teraz coraz więcej kobiet, które karpią, co nas bardzo cieszy, bo płeć piękna tutaj, no zależy nam na tym, żeby też propagować to żeby kobiety namawiały też inne kobiety do tego, żeby wędkowały i karpiowały, że to jest przepiękny sport, także też staramy się o was pamiętać, dziewczyny. Fajnie. A pięknie to wygląda, jak jest piękna dziewczyna z pięknym karpiem. No to już jest petarda. Nic lepszego, tak? Miód, zalany miodem. Już tydzień czasu. Ananas te sprawy. No. Kanabiski, whisky, ananas. Nie rozwijaj temat. Dobra, więc dobra, co, koniec. Fajnie my było. Tu słuchajcie, chłopaki i dziewczyny, no my tu już 6 dobra. Dni na głodzie. Dobra, kończymy. Pozdrawiamy nasze żony. Pozdrawiamy, a wam i nam życzymy sobie, żeby ta noc była nieprzespana i żebyście mogli zobaczyć esencję tej nocy jutro z rana. Dajemy piątkę. Do następnego. Hej. Hejka.
witam. Ostatnią noc naszej kilkudniowej zasiadki. Ewidentnie ryby weszły nam w łowisko. Udało się nam jedną w nocy, jedną nad ranem złapać rybkę. Złapaliśmy rybkę z miejsca nie pod kamerą, bo mieliśmy tam trzy wędki. Rybka pokusiła się na ananasa, na bałwaneczka. Miejscówka nęcona kulkami całymi, kulkami pokruszonymi i peletem. Piękny pełnołuski, silna, piękna rybka. Bardzo zadowolony, bo bardzo lubię pełnołuskie, bardzo mi się podobają i zawsze lubię je łapać. Pozdrowienia i do usłyszenia wkrótce. Rybę, którą mam teraz tutaj przed sobą, złowiłem o 4:30 rano. Przepiękny odjazd. Od razu powiem, że zestaw ten też nie leżał pod kamerą podwodną. Nęcone łowisko było samymi kulkami proteinowymi. 20 mm, a zestaw dużo delikatniejszy. Zestaw delikatniejszy, sam dumbbellsik i sztuczna kukurydza, czyli tak jak wspominałem, jeden z moich ulubionych zestawów. Szaleje, bo wypoczął trochę. Ja już chcę czekać. Jestem mega zadowolony z tej zasiadki. Udało się nakręcić super ujęcia podwodne. Dodatkowo cztery ryby wyciągnięte na brzeg. No macie taką trochę nietypową sytuację, że już żeśmy się z wami pożegnali. Widzieliście ten materiał. Mieliśmy to wszystko w sobotę zakończyć i no, to zakończenie już było nagrane. Ale przy samym zakończeniu, jak nagrywaliśmy, zobaczyliśmy w karpie w łowisku, zostaliśmy na noc, udało się jeszcze dwie ryby dołowić. Pod kamerami, jak widzieliście, czy zobaczycie, tego jeszcze nie wiem, jak Wojtek to poukłada sobie na filmie. No już zobaczyli, bo to jest końcówka. Dokładnie, więc zobaczyliście już te ujęcia z nocy, że pod kamerami, tymi, którymi przez cały czas tutaj na jedynce nie wchodziły nam ryby, pod ananasem zostało wszystko wyjedzone, został tylko sam zestaw. Na truskawce dużo kulek zostało wyjedzone, więc ryby ewidentnie zaczęły żerować. No żałujemy, że nie mamy na tyle czasu, żeby sobie pozwolić na dłuższe wędkowanie. Niestety trzeba jechać do domu, obowiązki wzywają. No cóż, no ja ze swojej strony i myślę, że z chłopaków strony też chciałbym podziękować za uwagę wam, że tak uważnie musieliście oglądać tyle czasu ten film. Jak również chciałbym podziękować z całej ekipy Warmus Bites za udostępnienie tego łowiska, za możliwość nagrania takiego materiału właścicielom i no między innymi głównie tutaj Łukaszowi i Pawłowi, bo te osoby najwięcej nam pomogły przy realizacji tego materiału. Także chłopaki, wielkie dzięki za cały swój wkład i to, co zrobiliście dla nas. No ja wszystkich zachęcam. Woda przepiękna, czysta przede wszystkim. Jeżeli ktoś lubi ciszę i spokój, no to zapraszam na to łowisko jak najbardziej. Nie wiem, Wojtek, zamieścisz chyba jakiś adres strony internetowej, gdzieś jakiś kontakt, nie będę tutaj wymawiał, złowisko Chojnica, ale no powiem tak, ryby waleczne, no specyfika troszeczkę tego łowiska jest taka, że dużo z wywózki pod tamtym brzegiem, no ale jeżeli lubi ktoś ciszę i spokój, jak najbardziej polecam, super woda, super przygoda. Czyli ja zakończam to, chłopaki, dzięki. Tutaj Amaro chodzi już, tupie z nóżki na nóżkę, Wojtek kręci. Dzięki, też Wojtek. Pozdrowionka dla wszystkich. Cześć. No. Cześć. Trzymajcie się. I do następnego, cześć. Mam nadzieję, jeszcze lepszego materiału filmowego. Tak, a to byłem ja, który spiął jedną rybę. Doktor Jarząbek. Jarząbek jest tam, bo...
jedziemy do domu.